Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zbyszko Papyk. Dzisiejszy wieczór mam zaszczyt i przyjemność z Państwem spędzić. Dzisiejszy program wymaga tak jakby pewnego rodzaju wstępu z mojej strony. Z tego też powodu, że dużo z Państwa wysłało już określoną intencję w celu uczestniczenia w ceremonii ognia. A to jest też intencja taka, która jest w ostatnim naszym spotkaniu. Jest taką jakby tutaj nową dla Państwa propozycją, nową usługą w sensie takim, że każdego miesiąca, w każdym czasie naszych spotkań jest możliwość wysyłać do mnie tutaj taki SMS, który z hasłem ogień, który pod numer 73350, który jest SMS-em takim, który będzie brał absolutny udział w tejże ceremonii comiesięcznej. Na czym polega właśnie taka ceremonia? Wpisujemy hasło ogień, imię, datę urodzenia i intencję. Jedną intencję. Intencję taką, która będzie jakby intencją wiążącą do tego, aby zbudować tak właśnie starobedyjską świątynię przejrzystego światła. Dlaczego tak to pięknie i dumnie wygląda? Właśnie dlatego, że nasze karmiczne przeszkody, czyli choroby, cierpienia, które zaistniały na przestrzeni wielu naszych, powiedzmy, przeżyć życiowych i w tym, i w przeszłym jakimś bycie, spowodowały to, że często nie możemy się od nich uwolnić. Ceremonia taka ma za zadanie, ma cel przede wszystkim usunięcie tych karmicznych przeszkód, usunięcie wraz z określonym sposobem oddziaływania, praktykowania, czyli od w sensie praktykowania, czy mówię, całej tej rzeczy ceremonii, przy określonych ablacjach i przekazywaniu do ognia, fizycznego ognia, ponieważ to się odbywa fizycznie, prawdziwie. Tej ceremonii dokonywałem ostatnio do dnia 29 stycznia bieżącego roku i trwała prawie 7 godzin. Tak dużo osób zgłosiło się na tę ceremonię. Więc zapraszam, moi drodzy, na tę następną, która będzie w tym miesiącu, na koniec, zawsze w weekend ostatni miesiąca, ponieważ to rzeczywiście działa. Już mam w tej chwili bardzo dużo rekomendacji, bardzo dużo podziękowań za to, że się właśnie już stało i się zadziało w życiu na dobrze, na pozytywnie, na właściwie. To jest taka ceremonia, którą stosuję od prawie 20 lat, ale dzięki właśnie tutaj możliwości przez kanał ZOTV, przez stację możemy to wszyscy wspólnie właśnie przy takim wielkim wsparciu całego zespołu Państwu zaproponować właśnie taką ceremonię. Będzie się to odbywało przez cały rok, będzie się to odbywało przez okres całego roku, aż do przesilenia każdego zbudowania filara. Zapewne Państwo pamiętacie, ci, którzy już ze mną się spotkali wielokrotnie w programach, że proponuję, wręcz nawet namawiam do tego, w sensie takim dobrostanu, oddychać każdy może, oddychać każdy musi, więc budujemy cztery filary mocy, cztery filary hormonów, cztery filary z przejrzystego światła, czyli tej mocy, która nas pozwoli jakby nam dobrze i godnie żyć, rozwijać duchowość i przede wszystkim to jest to, o czym w przesłaniu jakby takim swoim noworocznym również życzeniem dla Państwa, żeby ta duchowość nasza była coraz bardziej bogata i coraz bardziej rozwinięta. Ona się przeciwstawia tej materialnej stronie, która bardzo nas, wszystkich ludzi globalnie ogarnęła, wręcz nawet do obszaru takiego totalnego, powiedziałbym wręcz nawet oszołomienia, tak? A co za tym idzie, oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że to jest droga, która jest niekończącą się drogą, ten materializm, więc warto ją zrównoważyć duchowością. Duchowość mam na myśli to, co mamy w sercach, to, co mamy w sobie, to, czego pragniemy tak naprawdę, to pragniemy dobrostanu i szczęścia. I to nazywamy duchowością. Zapraszam Was, moi drodzy, do tego, żebyście brali udział w czynnym programie, żebyście do mnie tutaj dzwonili, SMS-owali. Przede wszystkim gdzieś mamy teraz na dole ekranu
wyświetloną ceremonię ognia. SMS ogień, imię, data urodzenia, intencja 73350, to jest numer przydzielony do tej właśnie ceremonii, co jest zresztą wspaniałe. Tylko wyłącznie w tym właśnie celu. Intencja to jest przede wszystkim intencja o złożenie jakby deklaracji czy prośby o zdrowie. Globalnie o zdrowie, bądź też wyszczególnienie nawet jakiejś choroby. O szczęście, o jakikolwiek proces, który chcemy zmienić w swoim życiu na dobrze lub też usunąć całkowicie jakikolwiek problem, cierpienie, które do tej pory istniało. Jeżeli masz, drogi widzu, taki problem na przykład ze sprzedażą mieszkania, masz problem z zakupem domu, nie masz na to środków, złóż taką intencję, proszę, czy chcę osiągnąć to i to. Oczywiście tutaj chodzi głównie przede wszystkim w takiej ceremonii o to, żeby usunąć to, przeszkody, te z Twojego życia. Intencje właśnie w tym mają zbudować tę świątynię przejrzystego światła w Tobie. Dobrych decyzji, właściwego podejmowania decyzji, oczyszczenia wewnętrznego, duchowego. Wtedy dobrze się myśli, wtedy się też również dobrze i projektuje przyszłość. Trzeba przede wszystkim usunąć, nie budować na popiołach, nie budować na wszelkiego rodzaju przestrzeniach, jakie nazywamy kłopotami, chorobą, cierpieniem. Taką deklarację. Usunąć taką i taką chorobę. Usunąć taki i taki problem. Usunąć, żebym ja z Twojego życia usunął to przy okazji działania w kierunku ognia ofiarnego. On przyjmie wszystko. On jest formą osobową. On jest tym, który ukoi i ugości Twoje serce, a usunie wszystkie przeszkody. Ten ceremoniał to jest ceremoniał starożytny, bardzo starożytny. Nie odbywają się nawet bez niego bardzo ważne życiowe perspektywy, jakimi są wszelkiego rodzaju doświadczenia, nawet samskary, czyli każdy ceremoniał, każda życiowa jakaś decyzja na przyszłość odbywa się w obszarze takich właśnie ceremonii. I żeby tak uzupełnić jeszcze tutaj blisko i szybko, bo za chwilę, moi drodzy Państwo, możecie zobaczyć to, tę relację, króciutką, kilkuminutową relację z tejże ceremonii, w której jakby tylko omówię taką króciutką narrację, jest w trakcie trwania tego filmiku, ale przede wszystkim to jest właśnie w jakiej intencji wszystkie osoby, pełna lista tych wszystkich osób była, znajdowała się właśnie w moich rękach, została ofiarowana do ognia. Dokonałem ablacji, dokonałem ziarna, które sypię, są symbolem właśnie tego wszelkiego takiego, niech to się nazywa, grzechu nawet. I na koniec jest lista wszystkich osób, które, mało widoczna, ale wszystkich osób, które poprosiły o tę ceremonię, żeby się odbyła, więc to jest dużo osób. Filmik jest króciutki. Ja to pełnię przez cały czasem dzień, albo cały okres, który jest wymagany do tego, żeby te wszystkie prośby czy życzenia się spełniły. I to jest jakby taki, tutaj zawsze będzie to możliwe, żeby zapisać się na tę ceremonię. Wszystkie SMS-y do mnie docierają, wszystkie biorą udział w takiej ceremonii i przynoszą konkretny efekt. Gdyby to powiedzieć dalej, ta ceremonia ma aż tak daleko idące skutki, że kiedy już zawiodą naprawdę wszystkie, i mówię to w myśl zapisanych pism wedyjskich, kiedy zawiodą już wszystkie możliwe programy, jakie sobie chcemy spełnić, marzenia i tak dalej, ta ceremonia jest ostatecznym takim wynikiem, który mówi, że kiedy już wszystko zawiodą na księdze, to ogień przyjmie Twoją ofiarę, czyli Twoje z tym związane problemy. Już widzę, że jesteście bardzo aktywni, moi drodzy. Widzę już tablet SMS-ów. Więc proszę teraz o dawce, opuszczenie tego filmiku, krótkiej kontemplacji. Proszę się odprężyć, moi drodzy, skupić się na tym filmiku. Nawet wtedy, kiedy jest taka jakby trochę cisza, tylko muzyczka i dokonywanie celebracji, ceremonii, starajcie się zamedytować nad tym obrazem, przeniknąć do niego, poczuć naprawdę tę atmosferę, ona już jest uzdrawiająca, bo ogień jest naprawdę potężnym archetypem uzdrawiającym. On uzdrawia od tysięcy lat, aż do skończenia tego świata. Zapraszam serdecznie.
z zachodem słońca 29 stycznia 2017 roku zakończyłem ceremonię ognia w intencjach, które wysłaliście do mnie za pośrednictwem stacji EZTK. Świadome zamawianie osobistych ceremonii ogniowych przywołuje oczyszczenie karmiczne, uwolnienie energetyczne, usuwanie przeszkód. Jest pomocne w sytuacjach, gdy inne czynności zawodzą. Pomaga w intencji walki z chorobami. Oczyszcza i ociepla relacje w istniejących związkach oraz pomaga zawiązać nowe, trwałe znajomości i więzi. Oczyszczenie w trakcie ceremonii ognia pokazuje nowe horyzonty na polu finansów, pracy, wahań przy podejmowaniu decyzji osobistych i zawodowych, kupna, sprzedaży nieruchomości oraz wszystkich innych zmian będących krokami milowymi w swoim życiu. Ceremonie ogniowe są bardzo szczególne, wymagającym odpowiedniej oprawy wydarzeniem i przeprowadzam je w określonym czasie i w określonych intencjach. Każdy, kto chce uczynić duchowy postęp, docenia wartość ceremonii oczyszczającej. Dzięki nim przywoływane są błogosławieństwa. To znak, odpieczęć, która trwale pozostaje w naszej świadomości. To droga, droga do świadomego uczestniczenia w czasie przemian, które następują. Cząsteczki przejrzystego światła połączą wyższe poziomy żywiołów ziemi, wody, ognia i powietrza, uwalniając od przyczyn i skutków złego losu, pecha, niedostatku. Każdy, kto chce uczynić duchowy postęp, doceni wartość tych ceremonii oczyszczających. Jestem. I tak, drodzy Państwo, macie króciutką relację z tej właśnie ceremonii. Jak słychać było na relacji, jest taka ceremonia, jest jakby dopełnieniem na przykład praktyk oddechowych, żywiołów, wody, ziemi, wody, ognia i powietrza. Dopełnia jakby cały ten esencjonalny w naszych gruczołach odniesiony do dokładnie do tablicy na temat
gruczołów, które mamy główne, dzięki którym żyjemy, dzięki którym dostajemy potencjał życia. Bez nich życie jakby w nas zamiera. A też one są sprawcze do tego, abyśmy są sprawcami. Mówię sprawcze w tym sensie, że odbierają jakby ten potencjał energii dobrze utlenowanej krwi z dobrym oddychaniem, przechodzi przez wszystkie gruczoły. Dzięki temu są ożywione. Dzięki temu mają siłę ogromnego oddziaływania. Stąd i oczywiście to jest tylko propozycja. Oddychajmy, oddychajmy zdrowo. I oczywiście, moi drodzy, jak słyszycie, często przypominam o tym, żeby w taki właśnie inny sposób oddychać. Ale oczywiście mówię o całej technice. SMS-ów teraz widzę z hasłem ogień. Już jest więcej, więcej, więcej. Czekam właśnie na dalsze takie działania. Mam tutaj SMS pomoc, który już w tej właśnie króciutkiej przerwie już mogę o nim opowiadać. Ponieważ anonimowo, więc tylko tak. Jaki ten rok i jaki mężczyzna na przyjaźń, co dobrego w uczuciach się pojawi. No i pozdrowienia. Również gorąco pozdrawiam. Mam nadzieję, że pani czeka na tę odpowiedź. Z mojej takiej krótkiej analizy tutaj już numerologicznej i z przeglądu kart jest bardzo prosta sugestia. Mężczyzna, który do pani, że tak określę, uśmiechnie się, to jest mężczyzna, który objawia nam się w sferze bogactwa, w sferze magii, w sferze seksualności i również bądź zmysłowy, bądź zmysłowa. Ustawiają się dla pani wspaniałe karty, ale też i wspaniałe karty z tego powodu, że ta analiza, to doświadczenie tej daty pani jest bardzo szczególna. Wibracja duchowości, wibracja księżyca jest bardzo mocna i pojawia się z 11, stąd u pani wątpliwości, ale też i potrzeba takiego, no w tej chwili już widzę otwarcia się na mężczyznę do przyjaźni, czyli takiego, który spełni pani jakby przestrzeń, da pani wolność, da pani też uczucie pewnego rodzaju jakby komfortu. I pojawia się karta magii, czyli oczarowanie, daj się oczarować, czyli wolność w swoich wyborach, seksualność, bądź zmysłowa, porządek. Nie krępuj się eksperymentować. To jest karta porządku, karta przede wszystkim eksperymentowania. I bezpieczeństwo. Jesteś w dobrych rękach. Kiedy ten partner się pojawi w tym roku, i ten rok w ogóle taki będzie właśnie, magiczny, wręcz seksualny, mimo że jest propozycja tutaj, że to jest mężczyzna na przyjaźń, ale to na pewno coś jeszcze was połączy, takiego bardziej zbliżonego. Nie traktujmy seksualności jako coś, za przeproszeniem, brzydkiego, tak? Seksualność to jest ten seksapil, to jest ta ekspresja, tak? To jest ta pewnego rodzaju taka urokliwość, która daje obszar przyjemności osobie, która jest taka mocno seksualna, i taka osoba, która nie jest. Seksualność to nie wyuzdanie, prawda? Seksualność to jest ekspresja, to jest seksapil. I to dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Nie wiadomo, z jakiego powodu czujemy tak. Czyli jaki powód jest prosty. Wiemy, bo to są hormony. To jest siła emanacji wszystkich hormonów. Nie chodzi o seksualność, bo kiedy hormony są w podstawie swojej mocy zrównoważone, to znaczy, że taka osoba jest zdrowa. I tutaj świadczy to o tym, że pani ma tutaj to w sobie, bo wibracje liczb są właśnie takie, takie ekspresyjne, takie mocne, księżycowe. Ma pani podwójny księżyc dla mnie. Z dwóch i z 11 to są dla mnie dwa słońca połączone w jeden księżyc, czyli dają emanację podwójną. Wibracja 4 daje taką, powiedziałbym, niecierpliwość. Niecierpliwość. Generalnie ma pani tutaj doskonałe podstawy do tego, żeby cały ten rok i cała ta uwierzyć w siebie przede wszystkim, uwierzyć w swój seksapil, nie kępować się, eksperymentować i być w drodze, bo jest pani w bezpieczeństwie. Karty mówią wprost, jest pani bezpieczna, nie spotka panią tutaj jakiś zawód, a jeżeli będzie pani właśnie rzeczywiście postrzegać mężczyznę
w przyjaźni, to może kiedy się to przerodzi w coś głębszego, w jakąś większą, powiedzmy, moc, nawet nie nazywając tego miłością, bo miłość to jest taka cichutka. Ona się objawia dosłownie w takim obszarze, tak? Takim delikatnym, delikatnym, jest subtelna, jest zwiewna, przenika tak naprawdę do nas niespodziewanie. I to jest piękne, i to jest piękne. Ten rok, tak jak mówię, obfity, bogaty, coś świetnego, co dobrego w uczuciach. Dokładnie to, co mówię. Absolutnie tego Pani zresztą życzę i to wyraźnie się spełni. Jedna dokładna tutaj jest, dać się oczarować, to tylko powtórzę sugestię, dać się oczarować, bądź zmysłowa, nie krępuj się eksperymentować i jesteś w dobrych rękach, czyli duchowość. Duchowość, która jest tym ekspresem, który zabezpieczy przed jakąkolwiek, jakimikolwiek niebezpieczeństwami. Zapraszam, proszę wysłać SMS na ceremoniowy, żeby jeszcze wzbogacić właśnie tę sugestię. Mam piękny SMS, ogień Karolina, 11.989 na miłość, następny anonimowy. Do mnie, proszę o uzdrowienie, oczyszczenie wszelkich blokad na dalsze życie. Dobrze, już sprawdzę, jak to się u Pana, bo to jest od Pana, sprawdzę te blokady. No i zapraszam oczywiście, żeby Pan wysłał SMS. To, czego człowiek nie jest w stanie zrobić, to, czego nie jest nikt w stanie zrobić, to jest w stanie to zrobić właśnie ogień. Bo to jest ten najsilniejszy, najpotężniejszy archetyp. On jest energią, najpotężniejszą energią wszechświata. On jest sprawczą siłą wszelkiego bytu i wszelkiego życia. Dlatego warto mu zaufać, drodzy moi. Dobrze, sprawdzę, jak to u Pana jest. Poziom energii taki trochę słaby, ale to jest też i przywilej wyczerpania takiego nerwowego. Z daty widzę, że tutaj jest Pan pod dużą siłą Marsa i Saturna. No, przy takiej konfiguracji niestety powstaje, bo mówię, z dnia i miesiąca urodzenia, sumując liczbę duchową z wibracją miesiąca, który reprezentuje odpowiedni potencjał też i kwartał, tak? Kwartał tutaj sugeruje, że jesteśmy w energii Ziemi, no więc ta eksploatacja, którą to robimy, taka zimowa energia jest słabsza. Słabsza. W tym okresach trzeba wzmacniać znacznie tę energię. O, już to się poprawia, czakrę oczyszczę na takim poziomie, żeby je tutaj przebudować niejako z tej słabości na moc. Wszelkie blokady na dalsze życie. Dobrze, świetnie. Jak usuwamy blokadę z czakr, to również usuwamy blokadę z życia, które się dzieją, które mogą przynieść takie obszary, doświadczenia, jakie mamy. Tak. Dobrze. Doskonale. I są zrównoważone. Kochani, dziękuję bardzo, bo cały czas płyną do mnie SMS-y. Drogi Panie, mamy to jeszcze tutaj czyszczenie blokady i to wszystko zrobię, tylko przekaz dla Pana i tutaj aplikację. Odcinam wszelkie przeszkody od Pana i wszystko, co mogłoby być negatywne. Ogień Beata 99563, finanse. Bardzo dziękuję, dobrze. Halina 23.7.48, uwolnienie od karmy lodowej. Małgorzata na zdrowie, 4.6.54, żebyście Państwo wiedzieli, że ja otrzymuję te SMS-y i nie czytam na Was. Ogień Jurek, uwolnienie przywitny, tak, to jest bardzo rozbudowany, ale to generalnie skupia się na zdrowiu i jest pomoc. SMS priorytetowy. Pisze Wanda, szumi mi w prawym uchu, w lewym pulsuje.
bolą mięśnie rąk, prawa noga słabsze. Jestem słaba, dziękuję. 11.06.56, już droga pani działam. Już odłożymy. Tak. Dobrze, karteczki nie chcą się ode mnie teraz odsunąć, proszę. Przepiąty często, bardzo często manifestują się właśnie w takiej sytuacji, kiedy jest silna energia. Bardzo często się manifestują, żeby być pierwsze. To jest właśnie to, co w naszym życiu czegoś zauważamy. W prawe ucho, lewy puls. Już sprawdzam, droga pani, jak to się tutaj, co to się u pani pojawiło i dlaczego się tak dzieje. Dokładnie, sprawy biodrowe, mięśnie rąk, prawa noga słabsze, jestem słaba. Pani Wando, ja się w tej chwili skupię na tym, żeby panią tutaj wzmocnić, oczyścić energię i szybko panią wzmocnić, żeby pani miała tutaj taki dobry, mocny potencjał energii. Ja oczyszczę tutaj pani aurę, zamknę te niebezpieczne sprawy. Dosyć te objawy są tutaj szczególne, więc ja sądzę, że pani na pewno jest pod opieką lekarza i generalnie jest pani pewna tego, że to się dzieje. Troszkę mogą tutaj sprzyjać też warunki w tej chwili, jakie się są bardzo zmienne, tym bardziej, że pani data to jest bardzo silna dwójka, ósemka, tak? Obszar bardzo silnych zmian, które bardzo pani reaguje meteopatycznie, to wyraźnie widać, bo układ limfatyczny jest taki troszeczkę też poblokowany i mocno rozdrgany. Więc tutaj jest to dosyć ważne. Moi drodzy, dzwońcie tutaj do mnie, jeśli jest taka możliwość, to proszę dzwonić 708-577-220, to jest numer bezpośredni do studia i jest szansa na to, żeby w miarę szybko się do mnie dozwonić. Jak zapewne większość widzów już wie, robiąc podczas, w trakcie programu, jest bardzo dużo świadectw tego, że w trakcie już są reakcje, tak? Czyli bardzo pozytywne reakcje w większości osób. Nie wtedy jakby bezpośredni przekaz, doświadczenie głosu, doświadczenie obrazu, bardzo szybko jesteśmy w stanie, moi drodzy, się, że tak określę, rozprawić z wieloma problemami, tak? Więc zapraszam do odpowiedzi. Plus SMS-y oczywiście ZO73212, SMS pomoc priorytetowy 92594. Ja tu jej u pani cały czas oczyszczam oczywiście tę aurę. Mówię, głos, werbalizacja nie przeszkadza mi w żaden sposób, żeby kodować na poziomie fantomowym i odsuwać dolegliwości problemu. I SMS anonimowy 7416, oczywiście zapraszam widzów z zagranicy, plus 48-22-523-20-32, płatność kartą płatniczą. I drodzy moi, ponieważ wiem, że nie macie możliwości tutaj zgłosić się na ceremonię SMS-em, więc zapraszam, żebyście również wtedy też dzwonili i zgłosili swoją intencję SMS o treści ogień, imię, czy SMS, hasło, tak, oczywiście. Ogień, imię, data urodzenia plus intencja. Intencja jedna, dotycząca zdrowia, jakichś przedsięwzięć, jakichś działań, które z którym wam właśnie ta ceremonia ognia pomoże. Świetnie, droga pani Nando. Tu już mam oczyszczoną aurę. Zrobię w tej chwili pani tutaj aplikację, bo pozostałe działania SMS-y mnie tutaj już poganiają w prawym uchu. Koniecznie należy poszukać bezpośrednio działań, możliwości terapeuty, bądź też po prostu poszukać mnie, bo już inaczej nie mogę tego powiedzieć, ponieważ prosta rzeczą jest, kochani, ja jestem nie teoretykiem, tylko praktykiem, codzienną praktyką oddziałuję, czyli jestem naturoterapeutą, wykładowcą również terapii naturalnych, bez mała, bez 20 lat. Również oczywiście to pozwala mi się tak wypowiadać, ponieważ pracuję, praktykuję zawodowo.
takie działanie, jakie zresztą można się skierować na moją stronę internetową, można się skierować przede wszystkim z wiedzą, oczywiście, bo nie można w programie, moi drodzy, aż tyle powiedzieć, żeby oczywiście jakby nowi widzowie mieli wiedzę o danej osobie. To jest fizycznie niemożliwe. Musiałbym być program poświęcony reklamę, a nie to jest drogą, tylko uzdrawianie i proces przekazu, oczyszczenia. Tak? Dobrze. Pozdrawiam serdecznie Pani Wando. Ogień Irena, tutaj jest to już miałem, Ewa. I dostałem następny SMS. Aha, ceremonia ognia na zdrowie, intencja, pisze Stanisław. I te SMS-y nie, tak mówię, drodzy, i nie mogą być anonimowe, ponieważ one biorą absolutnie czynny udział i są SMS-ami dotyczące danej osoby. Ogień Stanisław na ceremonię, ogień Dominika 20.11.58 na zdrowie, ogień 24.01.58 Danuta na zdrowie, Ewa 10.04.79 na zdrowie. Dobrze. I powtarzam, kochani, dzwońcie tutaj do mnie 708-577-220 bezpośrednio telefon do studia. Cały czas jestem tutaj dla Was aktywny do działań, do pomocy. I SMS-y oczywiście po treści EZO 73-212, jak również SMS pomoc priorytetowy, który natychmiast udzielam odpowiedzi na niego. 92-594 i oczywiście anonimowe, które również są tak samo traktowane jak każdy inny, a 74-16 i oczywiście zapraszam widzów z zagranicy, którzy na pewno są, drodzy, jesteście czujni. Widzę, że wspaniałe odzewy jest właśnie na ogień i oczywiście doświadczacie tego, że jest to wyjątkowa okoliczność, w której można brać udział. Oczywiście ceremonia taka właśnie jakby zbiorowa, ceremonia, która jest zbiorem określonych intencji, ogromną siłą działa, bo są też takie pytania, czy też są ceremonię i przerywam, mam połączenie. Halo, halo. Witam serdecznie, witam, dzień dobry, dobry wieczór. Jaki rocznik córki? 78? Dobrze słyszałem, dobrze. Słyszę. Skąd pani dzwoni? Aha. Ale w Polsce. To jest taka opcja, że na ten ogień przez SMS proszę wysłać o treści ogień, imię i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem. Na te numery, tak? No dobrze. Jak imię córki? Edyta. Edyta. Wie pani co, ja zaraz sprawdzę tutaj błyskawicznie, co się dzieje u pani, bo ma pani tutaj dobre wrażenie z tym. Pani ma bardzo szybkie podczepy pod siebie astralne i to być może, że jest to taki jeden z elementów, który pani wprowadza bardzo duży niepokój, bo...
Trzeba to oczyścić po prostu, bo to jest sfera tutaj takiego dużego zaburzenia energetycznego, podczepowego. Czy pani w jakikolwiek sposób ma... no ma wrażenie, że pani ma dosyć takie dosyć medialne zdolności i to się do pani jakby tutaj pewne rzeczy zgłaszają po oczyszczeniu, bym tak powiedział. Ja wiem, że to może wywoływać lęk, obawę, ale... Rozumiem. Rozumiem. Zaraz sprawdzę, jak to pani wygląda, bo czy pani są jakieś zmiany hormonalne? No właśnie. Ja już w tej chwili pracuję dosłownie, wahadłem dosłownie właśnie na głowie. Od razu tutaj odnalazłem tę sferę. Więc to trzeba przede wszystkim tutaj zharmonizować energetycznie, bo pani ma bardzo dużo takich... Jak nie może pani chodzić w takie miejsca, no chyba że jest konieczność, jak cmentarze i podobne takie miejsca, bo pani bardzo będzie zbierać taką energię negatywną. Rozumiem. Dobrze, ja postaram się tutaj u pani oczyścić, założę taką aplikację kryształową, tak żeby tutaj panią wzmocnić. No jak pani rzeczywiście nie ma takiej możliwości, to proszę próbować jeszcze może wysłać tego SMS-a na ogień i na tą ceremonię, bo wtedy ja mam zebrany jakby tutaj cały ten aspekt. Ale jak nie będzie tam możliwości, to ja tutaj zapisałem sobie już oczywiście pani dane, które pani podała, więc tutaj nie ma absolutnie dwóch zdań. Gdyby się coś nie udało, to i tak się uda. Postaram się pani pomóc oczywiście. No wie pani, no to jest właśnie często taki proces, który no, czujemy, a nie możemy tego rozwiązać. Rozumiem, że córka jest niepełnosprawna, tak? Ale mówi pani tutaj fizycznie, czy na poziomie energetycznym? Okradana. No rozumiem, ale jak pani rozumie tutaj to okradanie? Jak mam to rozumieć ja? A, w ten sposób pani mówi. Rozumiem. No. Postaram się tu pani założyć blokadę. Po prostu, żeby panią to nie dręczyło, żeby się skończyły takie rzeczy, tak? Bo rzeczywiście to jest dosyć takie, tutaj widzę. No może być taki problem. Dobrze. Tak, no czakra splotu słonecznego i porządku jest taka dosyć, tutaj widzę, obwarowana właśnie jakimiś problemami finansowymi, problemami płynącymi tutaj dokładnie z takich obszarów. Tego, że trochę to wygląda na to, że to się jednak też niestety skumulowało, nie chcę tego mówić, że to jakby trochę pani wina, ale no odrobinę taka właśnie nieuwaga duża. Oj, dobrze, idzie mocno po splocie. Dobrze. Tak. Postaram się jeszcze tutaj dla pani i dla córki ściągnąć tę energię. Tak, jest pani tam, oczywiście słyszy mnie pani. Halo. No to oczyszczamy. I po zamyk. Dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze. I kilka SMS-ów tutaj, które mogę się pojawić. Chyba to już odczytałem. Dominika 20.11.58 na zdrowie, na ogień 24.1.58 na zdrowie i ogień Ewa 10.4.79 na zdrowie i Grzegorz
4.12.55 na zdrowie. Tutaj widzę też na streamie pan. Aha, mamy świetny już. Dobry wieczór. Tak. Tak, 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 tak. Bardzo dobrze. Tak. Tak. Tak, dokładnie tak. Już jestem w obszarze głowy. Także już ją tutaj lustruję, że tak powiem. Jestem w obszarze głowy. Już rzeczywiście. Tak jest. Zaraz sprawdzę na hormonach, jak to wygląda. Ja tu widzę wyraźnie właśnie takie zaburzenia hormonu tarczycy. Zobaczę, co tu się jeszcze dzieje. Jest apatyczna, jest taka wybuchowa, ale jednocześnie jakby trochę ze sfery komunikacji osłabiona. Wycofana. No właśnie. No bardzo dobrze. Rozumiem. Tak, no wyraźnie się pojawia tarczyca i być może, że tam są jakieś zmiany. Należałoby to po prostu zbadać. Ja nie chcę oczywiście sugerować, co tam jest. Tak, no bo jest na układzie właśnie pracy z hormonami, tak? Wyraźnie się tutaj objawia coś takiego. Nie, no jest naturalnie, że jest. No jest to wynikiem oczywiście zaburzenia hormonalne, to pojawia się depresja i pojawia się dwubiegunowa. Więc to jest tak, że pora roku specjalnie nie przeszkadza. Pojawia się zawsze w takim obszarze, bo wynik zaburzeń hormonalnych to jest wynik depresyjnych jakby obszarów takich, które można by powiedzieć, że zachowania są zgodne z zaburzeniem hormonu, który to jest cała praca układu neurohormonalnego, tak? Więc jest jakby ona się tu nie odnajduje. Dobre, tylko że no, to są ciężkie studia, tak? Więc no, być może, że taka być sytuacja, żeby jeżeli jest w pasji, to wytrzyma. Jeżeli zacznie się jakby w jakiś sposób kłopoty, no to tym bardziej będzie ją to dołowało. Znaczy, powiem tak, ja tutaj z daty urodzenia, to ja widzę u niej silnego Saturna, który się wyłania się z bardzo takiej właśnie, tak jak pani powiedziała, jest ładna, na pewno jest atrakcyjna, bo ma bardzo silny księżyc w sobie. Co za tym idzie również i Wenus, poczucie piękna. No, za szczęśliwy z tymi studiami to nie był wybór, bo bardziej powinna iść, powiedzmy, nie wiem, w historię sztuki, czy iść w takie kierunki, które anatomia też sztuka, ale iść w takie kierunki, które by łatwiej podobała, ponieważ ona bardzo reaguje na cierpienie. I tak naprawdę to ona chyba sobie w tej chwili zdała sprawę z tego, w co weszła. Bo Saturn jej mówi, bo Saturn jest opiekunem cierpienia, choroby, starości, bólu, wieku dziecięcego, bądź też ludzi ułomnych. No więc ona poczuła dosłownie w sobie, bo to jest Saturn, opiekuje się układem nerwowym, układem kostnym, zębami, włosami, więc i ścięgnami, tak? Więc jakby jest taka sytuacja, w której właśnie ludzie zaczynają w tym obszarze chorować. Tarczyca blokuje się wtedy, kiedy jest zablokowana sfera komunikacji. Bo to, żeby nie iść chorobami tak konkretnymi, bo to też można znaleźć oczywiście, ale tu właśnie chodzi o to, że ja nie chcę tutaj jakby sugerować jakichś takich rzeczy związanych powiedzmy z chorobami, co może być przyczyną i co będzie jakimś takim tutaj obszarem sprawdzenia tego, tak? Na pewno trzeba skierować jakby, gdyby nawet miała taką tendencję, a miałaby Pani taką możliwość jakby z nią w sferze komunikacji. Ja mogę w tej chwili zresztą, żeby Pani tutaj nie urwać połączenia, czy w jakikolwiek sposób, mówię w sensie tym, co może się jakby, bo się to oczywiście przecież zdarza, z łączami, żeby Panią tutaj szybko uspokoić i podziałać. Ja zrobię zaraz tutaj szybko zabieg dla wnuczki, zrobię
Tak? No właśnie. To jeżeli... No bardzo dziękuję. No to miło się spotkać jeszcze raz. Bardzo, bardzo jest mi miło. I po prostu, jeżeli pani się też właśnie dokładnie nastawi, to ja w tej chwili po prostu popracuję, żeby tutaj nie rozwijać jakby tematów, bo pani dobrze wie jakby tutaj o co chodzi i zna pani mój sposób działania. No, tak żeby pani, mówię, tutaj jakby nie zabierać też. To proszę sobie, Rewo, no sprawdzę jak to wygląda, bo proszę mi, ma pani jakąś przybliżoną datę egzaminu? Aha, no tak, no bo to się sesje kończą. Poradzi sobie. Poradzi sobie, tylko że będzie ją to sporo kosztowało. Bo 14.02.2017 już sprawdzam. W piątkę wchodzi, ósemka, dziewiątka, dobrze, 14.02 to jest 16, 1.7. Nie jest wrogiem. Dobrze. Ja szybciutko obliczyłem konfigurację. Czy będą planety dla siebie wrogie, czy będą we wzniesieniu. Powinna sobie dać radę. Będzie ją to trochę kosztowało, jakby tutaj, no bo akurat jej się tu pojawia, w dniu, w którym będzie ten egzamin, pojawia się moc Merkurego. Więc dobrze by było, żeby... No, trudno jest pokierować człowiekiem, ja to wiem co zrobić, tak? Staram się to oczywiście podpowiedzieć. Uczyć się patrząc w twarz, niech pani jej to powie, po prostu. Jak będzie przed egzaminem, czy jak będzie starała się przed egzaminem, może w to nie wierzyć, wierzyć, nie wierzyć, niech stara się twarzą kierować na północ. Będzie sprzyjała energia wiedzy i mocy, a wschód albo północ. To tak jakby tutaj, żeby mieć tego wiedzę. Teraz ja dla pani tutaj dokończę, zharmonizuję, przekażę. To jest właśnie ten przywilej, że połączenie gdzieś tam nam zniknie, a jednak mimo wszystko będziemy działać, tak? To jest właśnie ten obszar, że ja teraz przez panią babcię, że tak określę, na wnuczkę przekażę energię. Sama dała świadectwo, że dla córki już pomogłem właśnie przez tę osobę, więc możecie, moi drodzy, tak samo tutaj do mnie dzwonić, czy napisać nawet, żeby dla kogoś przez siebie dać poziom energii. Jak sami, moi drodzy widzowie, widzicie, słyszycie, to działa. Dobrze, pozdrawiam serdecznie i będzie wszystko w intencji dobre, tak? Mam następny SMS priorytetowy. No to w tym momencie podejmę ten temat, bo zbliżamy się, moi drodzy, do przerwy. Króciutka herbatka zielona, ciepła woda i, moi drodzy, szybko spotykamy się zaraz po przerwie i podejmiemy tematy dalej. No i witam serdecznie po króciutkiej przerwie, moi drodzy. Wracam już do tego SMS-a treści pomoc. Więc to są, jak mówię, przypominam tylko, że to są oczywiście SMS-y priorytetowe. Jest anonimowy, więc muszę tylko zajrzeć, wybrać z niego treść. Czy stworzę związek, jak ułożą się moje sprawy uczuciowe? Dobrze. Mam dosyć taki... Będę musiał ładnie użyć odpowiedniego, zgodnie z życzeniem przekazu. Już sprawdzam, co to będzie u pani, u państwa. Tak. No macie tutaj szczególną taką wibrację właśnie z tego, co widzę. Stąd u pani wątpliwości, ale też pewnego rodzaju jest to też z 16-7. 8, tak. Więc dobrze, skoro jest to ten taki ważny temat, który musimy rozwiązać, dobrze, tak. Dyscyplina, czas na zmianę. I już jest pogoda ducha, wieczna zmiana i ochrona. Doskonale się wystawimy tutaj karty. Mudry znakomicie się ustawiają, dlatego że jestem też praktykiem mudry oczywiście,
czyli znaków, to jest na przykład Apadwani Mudra, mudra wspomagająca serduszko i wspierająca. O właśnie, cudownie, moi drodzy. Halo, halo? Mamy połączenie. Witam, witam, pięknie. Tak. Tak. Dziewięć. Tak, słyszę. Słabość. Nie tylko w głosie, ale słyszę w energii, więc to jest właśnie to. Dokładnie. Ale nie powinno to Pani dołować, dlatego że ma Pani doskonałą wibrację, taką tutaj siły 9, więc wyjdzie Pani z tych problemów. Oczywiście są takie tutaj zawirowania, są wahania. Ta słabość właśnie wynika ze słabości splotu słonecznego, bo Pani tutaj wibracje daty to ma naprawdę solidne. Z dnia jest Pani 9, więc siła Marsa. Dzisiaj jest wtorek, jest ogromna potęga Marsa. W takie dni warto się skupić i projektować i mentalnie, i na każdym poziomie. Także bardzo fajnie, że akurat dzisiaj Pani dzwoni, bo też mamy tutaj siłę przekazu do tego. I tu jest 8, 17, 8 się też pojawia z całości. Mhm. Dobrze. Rozumiem, że u Pani głównie mam uzdrowić finanse, tak? Obudzić tę przestrzeń do wyjścia z kłopotów. Proszę, jeszcze raz. Mhm. Rozumiem. No rzeczywiście, splot słoneczny jest tutaj bardzo aktywny, takim no, spięciem nerwowym, tak? Brak jest uporządkowania na splocie słonecznym. Może w ten sposób, skoro jesteśmy na łączach, to po prostu ja tutaj zrobię Pani takie oczyszczenie fantomowe bardzo szybko, żeby jakby tę energię zepchnąć do dołu, a żeby nie wchodziła na górę, żeby Panią nie doprowadzała po prostu do depresji, tak? Będzie się to objawiać w takim może troszkę wędrowaniem jakby po ciele, różnego rodzaju takiego poziomu energii, ale to też jest bardzo radykalnie się zatrzymało na splocie. Czy te problemy są aż tak duże? No właśnie. Tak, dobrze by było, gdyby Pani też tutaj wysłała mi, czy już Pani wysłała, na rytuał ognia. Proszę wysłać, bo to trzeba wzmocnić takim naprawdę potężnym obszarem energii. Coś, co się naprawdę roznosi bardzo daleko. Z konkretnie deklaracją taką, żeby usunąć te wszystkie przeszkody, które teraz są. I dopiero będziemy na tym budować cały określony obszar działania, tak? O, dobrze. Bardzo ciężko to u Pani idzie. Przepraszam, ale to się niestety prawdę muszę mówić. Bardzo Pani jest... Musi Pani to odpuścić. Ma Pani ogromną w sobie siłę. Ma Pani siłę Marsa, ma Pani siłę 9. Niestety tutaj Panią trochę destrukcyjnie wprowadza duchowość, czyli Saturn, ale jest Pani w stanie go zrozumieć. On przyniósł pewną jakąś taką sugestię, pewnej trochę... no powiedzmy zachwiania finansowego, solidnego, ale też odbuduje to, odbuduje. Ten rok jest w ogóle bardzo szczególny taki, bo on jest też ogromną taką potęgą działania, tak? Mamy nowy rok numerologiczny, idziemy w jedynkę, bardzo wzrostem dużym, słonecznym, więc warto w tej chwili nawet takie podejmować decyzje dosyć, no, można by powiedzieć, szalone wręcz. Warto grać wabank. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. No, odpuściło. Dobrze się Pani odezwała, bo idzie nam energia dobrze. Ja postaram się tu Pani oczyścić splot, oczyścić, proszę sobie położyć ręce w tej chwili na brzuchu, na wątrobie śledzione trzustkę, tak, żeby trafić pod żebra, pod żebra, tak, pod małe żeberka. Żeby położyć na organach, które zawiadują gniewem, złością, zadumą, radością i wzmocnić ten obszar na brzuszku.
i ćwiczyć codziennie przynajmniej 9 razy bez zatrzymania po wdechu i po wydechu i zrobić to teraz ze mną, póki jesteśmy na łączach, zrobić oddech ognia, żeby wzrosła w Pani siła ekspansji, tak? Na temat w ogóle każdego z tych żywiołów na internecie jest mnóstwo informacji. Ogień obudzi w Pani siłę tą sprawczą, tak? Do splotu słonecznego wciągamy. Bardzo ważne jest co? Cały taki ceremoniał. Wdech ustami podnosimy głowę do góry, nie zatrzymujemy powietrza po wdechu ani po wydechu i opuszczając głowę, tak jakbyśmy energię słoneczną, bez względu na porę dnia i nocy, zrobić sobie taką jakby dosłownie terapię, tak? To jest oczywiście moja propozycja taka. Zrobi Pani z tym, co uważa. Natomiast wdech wciągać ustami, wydychać nosem w kierunku brzucha, zamykając usta, naciągać powietrze i trzymać ręce na tych głównych gruczołach, żeby wzmocnić, tak? Tak jakby Pani połykała całe słońce, dosłownie wciągała do brzucha, nabierze Pani wtedy siły rozpędu i przekona się Pani, że w bardzo krótkim czasie będzie Pani miała możliwość podejmowania decyzji z siłą, mocą słońca. Rozbudzi Pani, bo ma Pani bardzo dla mnie tutaj wypalony splot słoneczny, z emocji, z problemów, które się tam skumulowały, tak? No, to jest dosłownie nieprzespane noce. Przede wszystkim jest też, czuję wyraźnie, że ma Pani zablokowany żołądek, czyli mądrość. To jest nieprzespane noce, myślenie. Każdy organ ma swoją substancję, tak? Wątroba ma gniew, żołądek ma mądrość. Nawet jest takie potoczne stwierdzenie, prawda? Że czegoś nie mogę przetrawić, myślę całą noc, bo nie mogę czegoś przetrawić. Dosłownie, tak? Nawet te pożegnania ludowe mówią wprost o tym, co się dzieje z naszym ciałem emocjonalnym. Jeszcze tutaj sprawdzę w tej chwili i takich 9 oddechów lub więcej, zależnie jak się Pani będzie czuła, żeby nie doprowadzić do przetlenienia czy jakichś takich reakcji, stanów hiperwentylacji bądź kataleptycznych, zwiększać można z każdym dniem o 1 oddech, czyli robić albo dojść do punktu, w którym 9 razy 9, 9 razy 9 i tak dalej, tak? Czyli 9, 18, 27. Dla Pani byłaby tutaj idealna liczba zgodnie z jakby działaniami, będzie to 27. Zgodnie z datą urodzenia. Najlepiej projektujemy wszystko dla siebie zgodnie z liczbą ducha, bo te oddechy będą pracowały w obszarze ducha. Więc jak Pani ma datę urodzenia 27, tak, liczbę duchową, to 27 oddechów. Wpisuje się Pani idealnie w te 9. Pocieszyłem Panią troszkę? Dobrze. No i słyszę głos mocniejszy. No i oczywiście czekam na Pani relacje. Tylko proszę praktykować. Ja tym paluszkiem pokazuję. Proszę praktykować. I będzie dobrze. Ja tu Panią będę wspierał. Mhm. Dziękuję wzajemnie. Miłego wieczoru. Dobrze, i mamy tutaj spływające SMS-y. Wracam do tego SMS-a pomocowego, drodzy moi. Czy stworzę związek? No, dokładnie tak. Dokładnie tak, bo już karty postawiłem. Pogoda ducha, wieczna zmiana, czyli przemiana, błogosławieństwo, czyli ochrona i jestem pilnowana i układam dobrze. Wibracje liczbowe są dosyć takie, no, przestrzegające. Tutaj partner się troszeczkę jakby tak odrobinę, no, powiedziałbym, obawia, ale nie ma się czego obawiać. Ma bardzo dobry układ tutaj, powiedziałbym, planetarny. Będzie ostrożny, będzie oszczędny, ma mocnego Saturna na liczbie duchowej, więc powinien być trochę oszczędny, będzie taki troszeczkę, no, powiedziałbym, musi Pani nad nim popracować, tak? Bo ma Pani tutaj silnego Merkurego, stąd odrobinę są takie wątpliwości, ale macie właśnie przez to, że tak, że Merkury jest taką wibracją, która
która bym powiedział, no powiedzmy, że Merkury daje szansę tutaj na to, żeby być pomocą. Pani oczekuje pomocy, ale dlatego Saturna w sensie takim kobiecości, urokliwości swojego własnego takiego dobrostanu kobiecego. Jedenastka jest wątpiąca, choć wibracja mistrzowska. Natomiast partner tutaj będzie się pojawiał w obszarze takiego Saturna trochę pilnującego, ale on ma świetną wibrację tutaj, jeżeli chodzi o Wenus, czyli będzie dążył do założenia rodziny i dobrego związku, więc przyszłość jest niezła. Można powiedzieć, że sprawy uczuciowe się ułożą dobrze. Nie ma tutaj żadnych innych perspektyw. Jest bezwzględnie sugestia. Przemiana, czas na zmianę i dosłownie pogoda ducha. Wziąć głęboki oddech. No. Także pozdrawiam serdecznie i życzę oczywiście sukcesu w tym związku. Następny SMS pomocowy i znowu anonimowo. Nie bójcie się, kochani, anonimowo musi być dobrze. Czy myśli o mnie, co czuje, co zamierza zrobić w najbliższym czasie wobec mnie? Uzdrowić nasze relacje. Ok, fantastyczna sugestia. Już sprawdzam, już zrobimy uzdrowienia. Właśnie, to jest bardzo dobrze zasugerowana, że tak określę, propozycja dotycząca właśnie tego stanu, który można by określić przyszłością, tak? No właśnie, czyli znam już te wątpiące odrobinę mistrzowskie wibracje, jak wszyscy nazywają ładnie numerologowie. Natomiast mówię to sobie właśnie dlatego wątpiące, dlatego że one są właśnie te wibracje, no takie troszkę podejmujące wiele działań, czasami nawet ryzykownie. Całe szczęście, że Pani tutaj ma dla mnie, tak jak dla mnie oczywiście, wibracje Jowisza, więc jest bardzo dobry układ, jeżeli chodzi o przemyślenia, o przyszłość, o działania i tak dalej. Nie zawsze według pewnych tradycji jowisowskich tutaj księżyc idzie w parze z wibracją, którą posiada Pan, czyli właśnie posiada Merkurego. Merkury jest bardzo żywy, bardzo taki poszukujący, stale pojawiający się w obszarze różnych działań, patron biznesu, patron kupiectwa. No, w pewnym sensie, jeżeli idzie negatywną drogą, to takich kombinacji różnego rodzaju wchodzenia w niekoniecznie czyste interesy, natomiast czasami, kiedy jakby doświadczy odrobinę wsparcia takiego przez Saturna, no cudownie, kochani, cały czas tutaj słyszę i widzę, że no, stąd płyną do mnie SMS-y o ceremonii ogniową. No i jesteśmy z ogniem bardzo szczęśliwi. Bardzo dobrze. Cudownie, kochani. Wspaniale. Tak mówię, bo muszę to powiedzieć, tak, jeżeli chodzi o ogień, możecie spokojnie mnie na stronie znaleźć, bo też w wielu filmach, 50 ponad filmach znajdujących się w internecie można znaleźć. Jest super karta i dla Pani tutaj, dla tego SMS-a pomocowego, o treści pomoc. Inspiracja, bądź kreatywna. Przede wszystkim iść dosłownie w wabank z partnerem. Charyzma, jesteś piękna. Iść w wabank w tym sensie, że Pani ma tutaj absolutnie intuicja, w głębi duszy po prostu wiesz. No więc dokładnie karta mówi, że czy co czuje, co zamierza zrobić w najbliższym czasie. Dokładnie. No. Jest intuicja, Pani wie, co zamierza zrobić. Inspiracja i charyzma, jesteś piękna. Połączenie przynależy. Absolutnie związek do zainspirowania. Dzisiaj karty mudre po prostu same mówią, tak? Pokazują. Inspiracja, charyzma, intuicja, połączenie. No fantastyczny po prostu obraz tego związku. I karty mówią, pokazują. Natomiast musicie, moi drodzy, tutaj
się dosłownie do siebie odezwać, bo wibracje liczbowe mówią jasno. Pan ma trochę swoich przestrzeni, chce szukać i szuka jakby, no, różnych pomysłów na życie, natomiast u Pani się to objawia taką, no, potrzebą dosłownie spokoju, potrzebą związku, tak? I to jest właśnie to. Popracuję przez mapę związku i relacji jeszcze. Tak. Spojrzę, jak to się tutaj będzie u Was. No jest chemia. Jest chemia. Jest czakra pierwsza, druga. No dokładnie, no, zaczyna się, to widzę, problem na porządku. Tak. Działania też są słabe. No to więc generalnie trzeba iść tym tropem. Jest chemia. Łączy Was pewnego rodzaju tutaj, no, siła sprawcza, jaką jest wzajemne zauroczenie. Natomiast właśnie widzę wyraźnie, że nie macie uporządkowanego życia, nie macie wzajemnego poczucia bezpieczeństwa. Być może, że tutaj jest właśnie to, co się nazywa skłonnością do płynności finansowej. Ktoś, któreś z Was, nie chcę mówić w tej chwili kto, no, funkcjonuje na obszarze sponsora, czyli ten drugi musi brać. No więc kwestia tu jest, no, no i na działaniu niestety jest konfiguracja na zasadzie, no już mam tego trochę dosyć. A może nawet bardziej niż trochę. Mhm. I obawiam się, że tu Pani była tym sposobem. Okej. Uzdrowimy relacje tak, żeby się zrównoważył tutaj ten cały przebieg tego działania, jakimi jesteście ze sobą. Na pewno bardzo macie bardzo duże przyciąganie do siebie, bo mi się tutaj aura i wibracja pojawia bardzo potężna. Mhm. Tak. Największe, jak widać nawet, moi drodzy, na wahadle, to obszar właśnie tego, tej chemii. No jest dynamit. Na uczuciach też, na sercu, na anahata, na czakrze, anahata też jest, to jest po prostu taka wibracja mocna. Okay. Mhm. Intuicja. Dobrze, relacja jest dobrze, związek jest oczyszczony i zsynchronizowany. Postaram się w każdej z osobna osobie tutaj oczyścić relację tę wewnętrzną ze sobą, żeby mieć tutaj ten obszar tej równowagi, bo to jest bardzo istotne. Zawsze, jeżeli dajemy, musimy też otrzymywać, czyli rekompensata musi być wzajemna za działania, tak? Jeżeli bardzo mocno jesteśmy wyeksploatowani, kochani, energetycznie, to niestety zawsze się to kończy bardzo dużym rozchwianiem wewnętrznym. Dobrze. U Pani zharmonizowałem, teraz u Pana popracuję nad wibracjami. No właśnie, u Pana się niestety tutaj właśnie to pojawia, że finanse z wibracji, jak mówię tutaj, liczb, może być to osoba, która nie musi tak być, to może być w drugą stronę. Merkury przyjmuje dwie twarze, dwie postaci. Jedna jest bardzo szlachetna, otwarta i idąca cały czas w kierunku. To są ludzie, którzy czasami nawet nie potrafią inaczej. Zawsze mówią prawdę. Albo też zawsze kłamią. Z Merkurem jest trochę problem. On ma zawsze taki troszeczkę problem. Czasem jest dla prawdy, jest w stanie po prostu, powiedziałbym, nawet samego siebie pokaleczyć. Okej, zrównoważyło się, dobrze jest. Dobrze, czekaj, puścimy. Dobrze. Dobrze, pozdrawiam serdecznie i będzie się to mogło tutaj odbywać. Dobrze. I jest następny SMS, ogień urodzony.
6.5.52 na finanse, pisze Ewa Eryk na uzdrowienie z autyzmu na dat 26.09.2004. Bogdan, to się wszystko objawia. Mirosław na pracę, 1.2.64. Czytam dlatego, żebyście mogli dowiedzieć, że docierają do mnie te SMS-y też zawsze. Ogień Piotr, 10.06.74. Praca i już mamy SMS pomocowy. Nowy. Co myśli o mnie partner, co do mnie czuje, proszę o uzdrowienie na finanse i na życie. No właśnie, rozbudowany SMS, ale dobrze, podziałowy. Dobrze. Dobrze, dociera bardzo dużo, bardzo fajnie dociera dużo SMS-ów. Czyli kochani, jak się chwaliłem, że 6 godzin, to teraz na pewno będę przy ogniach służbę miał. Jako mistrz ceremonii będę służył przynajmniej 12, z tego co widzę. Bardzo się cieszymy. Bardzo, bardzo. Moi drodzy, to jest przepiękna, przecudna ceremonia. Zresztą, jak mówiłem, możecie spokojnie sobie ją zobaczyć. Oprócz tego filmu, który Wam tutaj prezentujemy, to jeszcze możecie zobaczyć absolutnie na czy mojej stronie internetowej, czy w ogóle w internecie. Jest. Wystarczy tylko wpisać hasło moje, czyli imię i nazwisko. I wszystko znajdziecie. Jest następny SMS pomocowy, więc tak, co myślę o moim partnerze, co czuję, proszę o zdrowienie na finanse i na życie. Dobrze, bardzo rozbudowany, tak mówię. Spojrzę. Szybciutko. Cieszę się bardzo, że moi drodzy, tak szybko się to dzieje dzisiaj. Zobaczmy tutaj przez karteczki, jak one trochę mówią, powiedzą za mnie, czyli przeze mnie. Wolność, oddać droga moja, druga mudra, odwaga, udowodnij sobie, na co cię stać. I sprawiedliwość, nie mam prawa sądzić, więc nie ma sensu oceniać. I uśmiechnij się, na koniec wychodzi spokój. Ja zaraz sprawdzę, jak to będzie miało odniesienie do tutaj. Karty ładnie nam się ułożyły. Wolność, odwaga, sprawiedliwość, spokój. Inwokacje, czyli odleć, udowodnij sobie, na co cię stać. Nie mam prawa sądzić, czy nie oceniać. Być może, że między wami tutaj, moi drodzy, nastąpiła jakiś dysonans, jakaś tutaj być może nawet kłótnia, awantura. Spokój, uśmiechnij się, czyli nawet dosłownie następna karta to już powtórna. Zatrzymaj się na chwilę, raduj się, uspokojenie. Dokładnie karta za kartą idą taką. No i nie poddawaj się. Więc generalnie mógłbym tutaj kartę za kartą dla Państwa rozstawiać. Musiała nastąpić między Wami jakaś, powiedzmy, że kłótnia. Wyraźnie to widać, karty to tak pokazały. Mhm. No i straciliście właśnie ten wątek tutaj uczucia dosyć mocno. Mhm. No Pani tutaj się pojawia właśnie ten Merkury wynikający z wibracji i Jowisza, i Słońca, i drugiego Słońca, i przejawiony tutaj przez... mówię w ten sposób, bo SMS mam anonimowy. Tak, więc mogę tylko powiedzieć o planetach. Jak Państwo zapamiętaliście, to rozszyfrowaliście Enigma. Natomiast ważne jest to, że wątpiąca jest tutaj piątka, ona się po prostu troszeczkę boi. I stąd jest zabawa tutaj taka. Dziewiątka u partnera synchronizuje tutaj 11 z tą mistrzowską, czyli no właśnie to mogło tak nastąpić. Dobrze, już mamy oczyszczone, już mamy ten proces. Jako para, bardziej przez rozsądek, bardziej przez intuicję. I serce się objawiło. Tak, myśli i czuję partner. Czyli on po prostu jest skierowany teraz może troszeczkę do siebie, może jest troszkę obrażony, może jak ten Mars troszkę tupie nogą. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że jest w bardzo dobrym układzie. Tak. Dobrze. Świetnie. I teraz sprawdzę osobiste
finanse i życie. Wyczerpany jest porządek, wyczerpany jest płac słoneczny, wyczerpane są ośrodki działania i ośrodek porządku. Więc tutaj generalnie trzeba zwrócić na to uwagę, ustabilizować, żeby ustabilizować sytuację finansową, no głównie ustabilizować życie, to jest koncepcja taka bardzo prosta. Starać się doprowadzić do równowagi właśnie proces dawania i brania. Okay. Dobrze, bardzo dobrze. Przeszliśmy przez ten taki etap zablokowany. Nas taką dobroć, jaką jest dobrobyt, finanse i życie, to jest siła sprawcza, będzie heksagram postawił, zrobi aplikację na froncie. Mocny temat. Dobrze. Dobrze. Następny SMS priorytetowy pisze Irena. Mam duże długi zobowiązania. Bardzo proszę o blokowanie finansów. Mam wrażenie gorąca. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam również serdecznie. 20 września 59. Cudownie, moi drodzy, cały czas słyszycie nawet Sony, jak spływają cudownie SMS-y o treści ogień. Szybciutko tylko, żebyście wiedzieli, że są u mnie. Ogień Teresa 2.8.1947. Ogólnie na szczęście, bardzo piękny SMS. Ogień na zdrowie Marianna 6.10.50. Dla córki na zdrowie. Renata 2.4.69 na finanse i zdrowie. Jedną wybieram intencję, ale okay. Moi drodzy, jest jeszcze oczywiście niespodzianka bardzo ważna dla Was w przyszłości. Na razie jeszcze tajemnicy nie zdradzę. Szykujemy wspaniałą niespodziankę dla osób, które oczywiście się tutaj deklarują na ten ogień. Raz, że budujemy duchowy czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty filar, czyli będziemy przechodzić z esencji ziemi w tej chwili z Archanioła Gabriela, przechodzimy do Archanioła Rafała na oczyszczenie, czyli będziemy wchodzić bardzo w element wody, czyli będziemy wchodzić właśnie w obszar nerek, w obszar strachu, w obszar lęku, będziemy to wszystko w ceremoniach usuwać dosłownie z naszej drogi życia. No i przede wszystkim będziecie doświadczać tej mocy, tych właśnie CDs. Dla każdego z nich oczywiście jest określona inwokacja z uzdrawianiem mocą żywiołu ziemi. On priti videva sidi hum, taka jest inwokacja. Priti to ziemia, devo to aniele, ziemi, sidi, mocy, zakończyłem, hum. Są piękne inwokacje. To, o czym mówię, moi drodzy, jestem praktykiem tego, więc nie są to, to są bardzo ważne, bardzo potężne działania, tak? Finansów, uderzenie gorąca. Zajmę się w tej chwili najpierw tym zdrowiem u Pani, żeby sprawdzić przyczynę. A przyczyną nie, przyczyna widzę, że jest jasna. Tak. 59. Sprawdzę tylko. No tak, tarczyca natychmiast się odezwała. Na mercza, jak wyglądają. Słabość jednego. Jajniki. Lewy mi się wyjawia. Dobrze. Sprawdzam w tej chwili jeszcze. Synchronizuję gruczoły. Oczywiście namawiam Panią, jeżeli Pani w tej chwili słucha, namawiam Panią do tego, żeby
praktykować oddechy, tak? Rozblokuje pani samą wewnętrznie, zrobi pani pracę domową. Wdech nosem, wydech nosem, wdech nosem, wydech ustami, wdech ustami, wydech nosem. I wdech, wydech ustami. Jeszcze oczyszczam. Wspaniale, moi drodzy. No jest to pod wrażeniem, dobrym wrażeniem, tak. Ale oczywiście ja wiem, że to się właśnie dzieje fantastycznie za sprawą ognia, ale bardzo się cieszymy, kochani, że zrozumieliście tę intencję wspaniałego błogosławieństwa, jakim jest ogień. Bardzo mnie to cieszy i stąd cieszy mnie właśnie taka reakcja wspaniała. To jest ważne. Na początku był ogień i kim był ogień. Tak. Dobrze. Zharmonizowałem u pani, droga. Pani czołów, a to będzie też skutkowało odblokowaniem finansów. Przejdę tylko tutaj na relacje. Dobrze. Założę pani ochronę przed kłopotami. Dobrze. I następny anonim odreści pomoc. Proszę o oczyszczenie relacji. Właśnie. Coś, moi drodzy, tutaj tak 3, 4, 9, 2, 4. No właśnie. Między wami tutaj się coś zadziało takiego negatywnego. Na wizję więc jestem, pozdrawiam, oczyszczenie relacji. Daty zostawię, muszę sobie to wyartykułować, Agnieszka Piotr. Wchodzę. Wszedłem to już, moi drodzy, więc wchodzę w relację. Tutaj, no musicie mnie zagościć w sobie, więc takie są działania. Muszę w waszym życiu zagościć, tak? Na chwilkę. Uczucie jest, miłość jest, siła sprawcza, jaką jest uczucie, jest. Natomiast niestety pojawia się tutaj w was jakaś dysonans. Ktoś się na kogoś obraził. Przepraszam. Bardzo trudno to będzie tutaj, ale jednak się uda. Oczyszczę sferę komunikacji. Zachwiało tutaj waszymi podstawami komunikacji. Jakieś wydarzenie. Czakra Wisiuddhi jest zablokowana, czakra gardłowa. Nie możecie się jakby tutaj chyba ze sobą porozumieć, więc trzeba to zablokować. Jest relacja, jest w porządku. Moi drodzy, wysyłajcie SMS-y również oczywiście o treści RZO 73212, o treści POMO 92594, anonimowe 7416 i oczywiście czekam na tych widzów z zagranicy. Droga Polonia, czekam na was. Dzwońcie, chociaż nawet z intencją na ceremonię ognia. A też na pewno wtedy pojawią się jakieś tematy do działania, do pomocy. +22 48
plus 48, 22, 523, 20, 32. Bardzo najwięcej. Dobrze. Powiodło się. Te relacje tutaj mam zsynchronizowane. No moi drodzy kochani, tylko od was tej chwili zależy, czy podejmiecie tutaj taką między sobą komunikację. Energetycznie macie drogę otwartą. Czakry gardła, czakry komunikacji, czakry serca są otwarte, jeżeli chodzi o sferę połączenia. Świat energii jest światem cudu. Jest światem, który możemy tak naprawdę zawsze zauczestniczyć i trzeba mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności, jaka się dzieje wtedy. Odpowiedzialności przede wszystkim stabilności i takiej satysfakcjonującej relacji energii. Trzeba to obserwować. Trzeba to obserwować. Cudów doświadczamy co chwilę, w każdej sekundzie, w każdym tchnieniu, w każdym oddechu, w każdym ruchu powietrza w twoim ciele. Ale też również trzeba mieć razem z tym tchnieniem, bo to jest, mówię, teraz jest opowieść człowieka, który całe życie swoje praktykuje oddychanie, jak wszyscy z nas. Ale kiedy bardzo pragniemy, nawet w obszarze modlitwy, nawet w obszarze medytacji, czy jakiejkolwiek innej transformacji takiego pokory do tego, że duch jest zarządzający, wrota się otwierają na całą szerokość zawsze. To jest niebywałe, bo żyjemy w świecie materialnym, ale jest to niebywałe, że mogą się takie rzeczy dziać. Ja mógłbym, drodzy, opowiadać nawet o dzisiejszej wędrówce, powiedziałbym, w korkach do studia. To jest coś niebywałego. Ja nawet czasami nie potrafię bez wzruszenia opowiedzieć o czymś, co się po prostu dzieje. Takie normalne, materialne, namacalne. Gdzie prośba, inwokacja, dobrze, ale trzeba być do tego przygotowanym oczywiście. Ja was namawiam, oddychajcie. Stworzymy krąg siły, mocy. Halo, halo? No witam serdecznie. Witam. Halo, halo? Jestem. Witam, Zbyszko Patyk. Dobry wieczór. I no, zależy w czym pomóc, bo to nie jest jakaś taka przymusowa konieczność. I tak, ogólnie czyni szczególnie. Co to oznacza? Zdrowie, finanse, dobrobyt, miłość, spełnienie. To dużo. Proszę mi coś powiedzieć, sprecyzować odrobinkę. To proszę mi powiedzieć datę, ja sobie zajrzę po prostu na ile... Bo mam nadzieję, że pani chce po prostu tutaj szybko jakieś ode mnie wskazówki. Mhm. Proszę mówić. Proszę mówić imię, datę, to ja już to będę inaczej spoglądał. Alicja. Piękne imię. Tak? Dobrze. Coś pani bardzo jest osłabiona przez tego Saturna. 9, 1, 17, 7, 8, dwa razy podwójny. No dobrze. Proszę mówić, w czym pomóc. No ma pani tutaj przywilej. Przywilej taki, który jest przywilejem raz, że weszła pani w taką wibrację, ja to bym nazywał Saturna, tak? Saturn opiekuje się wiekiem takim troszeczkę już zbliżonym do seniora. Powiedziałbym, wchodzi po 40 roku życia, więc zaczyna w pewnym sensie już, jakby pani jest pod jego nadzorem, z wibracji liczbowych, z daty urodzenia. Wygląda na to, że pani jest tutaj w takim właśnie, no powiedzmy, że obszarze jego silnego oddziaływania, więc trzeba by taki kierować swoje kroki w mocną transformację duchowości. Nie oglądać się do tyłu, bardziej patrzeć w przód. Saturn bardzo lubi co? Porządek, stabilność, bo duchowość polega na tym, że przede wszystkim staramy się mieć taką wewnętrzną czystość, tak? Na zachodnim kierunku nie trzymamy żadnych sprzętów, które bardzo lubi na przykład ten kierunek. Nie wyrzucamy, tak mówię fizycznie, materialnie, jak to wygląda, tak? No i można go wspomóc, jego działanie, czyli tworzyć remedia. Remediami są takie zachowania, czyli na przykład w sobotę obdarowywać ludzi biednych jakimiś drobnymi, starać się w pewien sposób też i w sobotę być
nastawionym duchowo, otwierać się, bo to jest dzień Saturna, tak? Dzisiaj jest dzień Marsa. Bardzo dobrze. Tylko, że robić to tylko w sobotę. Wszystko można robić, tylko że wszystko trzeba robić w odpowiednim czasie. Ten odpowiedni czas systematyzuje naszą duchowość. Daje nam szansę na to, że możemy tylko realizować te rzeczy, które są nam potrzebne. Tak? Nie należy być takim właśnie bardzo rozdawnym, bo to spowoduje to, że nikt Pani tego nie zwróci. Jeżeli Pani będzie bardzo aktywna, na przykład w kierunku czy dzieci, czy innych ludzi, tak? Oni nigdy, jak będzie Pani za dużo tego robiła, to oni nigdy tego Pani nie zrekompensują. Bo, no bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tylko to trzeba pokierować swoją wolą i swoim działaniem. Wtedy Pani osiąga również dla siebie zwrot, niejako od innych ludzi, tak? Czułości, miłości, dobrobytu. No bo jeżeli Pani chce rozdawać, mówi Pani, jest słabo z finansami, jest słabo z majątkiem, to jeżeli Pani rozda te talenty, nie pomnoży ich Pani, no to w tym momencie one do Pani nie będą wracały. Co to znaczy mnożyć? Być dobrym, wspierającym, służyć radą. Pani jest w obszarze Saturna, więc Pani ma radzić innym, a oni mają Pani słuchać. Jeżeli nie chcą słuchać, to nie warto rzucać pereł. Rozumie mnie Pani? Trzeba swoją energię, bo ma Pani w tej chwili potężny nośnik Saturna, trzeba swoją energię wydatkować solidnie, tak? Żeby dojechać do celu, ale też wydatkować mądrze. Jeżeli Pani będzie rozdawać tak na każde chcieństwo kogoś, ktoś sobie pstryknie palcami, mamo chce tego, ten chce tego, ten chce tamtego, no to Pani w tym momencie rozda tą energię, nic nie zostanie w mieszku, tak? No właśnie. Spadło nam połączenie. No więc ja tutaj dla Pani oczywiście zrobię oczyszczenie i stabilizację. Ale też, kochani, musimy mieć świadomość tego, jakie jest nasze przeznaczenie, jaki jest nasz cel w życiu. Jeżeli chcemy osiągać cele, to musimy z siebie też trochę odrobinę dać. Dać tego, ja mogę tylko wskazać, tak? Mogę podpowiedzieć, w którym kierunku się udać. Moja wiedza, mój, powiedział taki wewnętrzny autorytet duchowy, mówi jasno. Robię to przez bardzo wiele lat. I bardzo wielu ludziom pomogłem. Tysiącom. I jako terapeuta, każdy. I w każdej postaci. I oczywiście jako osoba, jakby powiedzieć, duchowa. Daję to. Bo to kim być duchowym? To jest ktoś, kto pracuje duchem, tak? Swoją świadomością i tym procesem, który w nim się odbywa samym. Dobrze. Uzupełniam ten mierzyk tutaj u Pani, żeby Pani miała co rozdawać. Oczywiście z mądrą sferą. I następne SMS-y, kochani, do mnie napływają. Zabiorę kryształ chwilę z siebie. Kryształowy pentagram to jest siła przede wszystkim zamknięcia. Takiego uzupełnienia energii dla mnie, tak? Uzdrowienie długotrwałego związku. Po grypie nie mogę dojść do zdrowia, odskrzela, kaszel. Już działam. To już następny czeka. Już Jacek. Proszę o uzdrowienie ducha, psychiki, cięcie od stresu, czerwonego. No, ostro. Tutaj się u Pana pojawiła sugestia. Sprawdzę, czy to jest w ogóle w tym kierunku. Od razu widzę przede wszystkim. Dobrze, później do tego przejdę. Okay. Więc zacznę tak. Maria urodzona 29.07.1953 i Zdzisław urodzony 9 kwietnia 57. Proszę o uzdrowienie długotrwałego związku. Rozumiem, że już jest w tej chwili zachwiany 11.7. Dobrze, tak. Liczby mówią, że jest to kryzys, więc trzeba ten kryzys usunąć. Tak jak dla mnie, to tylko tak, moi drodzy, taka przypominajka i wskazanie. Takie narządy jak płuca, oskrzela, bardzo chętnie poddają się emocjonalnie smutkowi i żalowi. Jeżeli długo trwały, powiedział tak, że
osoby, które no oczywiście są poglądy i poglądy, tak? Że grypa i wirusowe wszelkie zmiany, oczywiście możemy się przed nimi obronić. No nie możemy. Natomiast zdecydowanie osoby, które mają silne, mocne płuca, mocną immunologię, mocne oskrzela, to się obroni. A co jest przyczynkiem jednym z wielu takich właśnie słabości? To przede wszystkim długotrwały stres, jakim nazywamy, przede wszystkim świat emocjonalny. Tak? Jeżeli długotrwale nas męczy gniew, to nam na pewno wątroba zacznie szwankować. Jeżeli długotrwale nas męczy smutek i żal, zamknięcie takie w sobie, to immunologia płuc też padnie. I oczywiście wirusy i wszystkie inne grypy mają do nas absolutnie dostęp. Więc kochani, weselmy się, a nie smućmy się, wtedy będziemy mocniejsi. Bo płuca bardzo lubią, oczywiście w cudzysłowie, bardzo lubią smutek. I niestety ten smutek osłabia. Okay? Więc droga Pani Mario, już tutaj oczyszczam cały czas. Najpierw Panią, potem Pana. Teraz biegnę w kierunku związku. No i relacja jest tutaj czysta. Bardzo dobry poziom energii. Utraciliście komunikację na poziomie czakry gardła, korony i międzybrwiowej, tak, hadżni. Dosyć słaby macie poziom somy, czyli więzi duchowej. Bardziej przez życie przeszliśmy tutaj w obszarze no, życia i sfery uczuć takich miłości. No, cudownie. Ogień, tak. Na zdrowie, miłość, zdrowie, na zdrowie. Świetnie. Dobrze. Ja tutaj u Państwa jeszcze muszę troszeczkę, chwileczkę popracować na tym układzie ducha, żebyście mieli większą więź duchową, bo jakby tutaj i okres, i wiek pozwalają na to, żebyście, moi drodzy, odnaleźli się na tym poziomie. Drodzy moi, tak. Tu już jakby ten potencjał wyrównałem. Zbliżamy się, kochani, do przerwy. Czyli co? Łyczek wody, łyczek herbatki i po przerwie szybciutko się spotykamy. Ostatnia godzinka naszego spotkania. Moi drodzy, dzisiaj, jutro oczywiście się spotykamy od godziny 23 do 2 w nocy, więc też czekam na Was. Teraz chwilutka przerwa. No i witam, kochani, po tej króciutkiej przerwie na herbatkę. No i zapraszam oczywiście do dalszego udziału w programie. I od razu na wstępie, kochani, dziękuję bardzo za te SMS-y, które wszystkie oczywiście, które do mnie wysyłacie i telefony na wstępie. Bardzo dobre słowo, dziękuję. Natomiast przybliżę troszeczkę jeszcze, bo tak mamy tą ostatnią taką wspólną godzinkę programu. Odrobinę jeszcze dla widzów, którzy być może w tej chwili się włączyli, być może, że w ogóle pierwszy raz się spotykamy. Powiedziałbym tutaj na antenie ZOLO TV i na antenie TOTV, moi drodzy. To przybliżę, czym właściwie są te ceremonie ognia, które w tej chwili macie wyświetlone na dole ekranu. Ceremonia ognia, wysyłacie SMS, który jest przyporządkowany tylko wyłącznie do tego ceremoniału o treści ogień. Wpisujecie imię, datę urodzenia, intencje. Intencja najlepiej, jeżeli jest to zrównoważona intencja, ponieważ ten ceremoniał otwieram tak naprawdę na cały rok. To nie jest jednorazowa taka, bym powiedział, forma pomocy, pracy, której pracy w tym sensie, że to będzie
emanacja energii, która będzie pracowała oczywiście. Pracowała, bo słowo praca jest dla mnie takim bardzo fajnym słowem, które większość ludzi postrzega jako coś trud, a ja uważam, że to jest wielki przywilej. Więc też i energia, która mówię o ceremonii ogniowej, będzie odnosiła się do bardzo silnej, intensywnej pracy. Przez cały będziemy budować, dosłownie, moi drodzy, będziemy budować, bo wiem, sugeruję wręcz, żebyście byli czynni przez cały rok. Przekonacie się, moi drodzy, że te intencje, które będą tak dosłownie wypracowane, czyli złożone te intencje i będą złożone właśnie w tej całej ceremonii w ofierze ogniowej, to ta siła sprawcza, najpotężniejsza energia wszechświata, jaką jest ogniem, która jest wszędzie, w kosmosie, w jądrze Ziemi, w nas samych, bez niej nie ma życia. To również w ceremonii ogniowej, najstarszych w ogóle projektach, które człowiek jakby sam odnalazł, a wiemy, że na początku kim był ogień. Więc sama ta intencja tego uniwersum, tej siły działania, siły sprawczej będzie cały czas oddziaływać. Więc tylko przypominam, ogień, hasło ogień, imię, data, to jest nasze hasło. Ogień, imię, data urodzenia, intencja, jednak, czy na zdrowie, czy na jakieś inne zmiany. Wszystko zresztą, moi drodzy, zobaczycie szybciutko w niedługim okresie, za chwileczkę, w materiale filmowym z ceremonii z 29 stycznia, która się już odbyła. Następna będzie na koniec miesiąca, na koniec każdego weekendu, w sobotę lub niedzielę, zależnie od tego, jak znajdę astrologiczny czas do spełnienia tej ceremonii. I teraz mam połączenie anonimowe. Halo, halo? Dobry wieczór, witam serdecznie. Bardzo proszę. Można po... Pani dzwoni z zagranicy, tak? Już mam. Dobrze, proszę mi dyktować. Tak. 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 No. Tak. Tak. Wspaniale. Jeszcze raz proszę mi datę powiedzieć. Tak, tak, tak. Tak. 65. Dobrze. Craig, Aleksander, Marta. Jeszcze raz powtórzę, żeby mi nie umknęło. Greg, Aleksander, Marta i kto jeszcze był? A to mam. Nie, to już mam tutaj na tablecie. Dane mam wszystko. Mam jak najbardziej. Bardzo potrzeba zawsze. Im więcej, tym lepiej. Marianna. Jak najbardziej. 1942. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie składam życzenia. Dobrze. Tak. Dobrze. To może przez panią przekażę do niej, dobrze? Proszę w miarę możliwości rękę na sercu po prostu położyć na klatce piersiowej i ja sobie już tutaj do pani przekażę do Marty przez panią. Już się skupiamy. Oddech swobodny, rozluźnione ciało i tak jak zawsze przez rączkę przejdziemy do Marty. No, wspaniale.
No, cudownie do pani poszło. No, aż takie fajne ciarki. Dobrze. Bardzo dziękuję za to takie świadectwo, że pani to powiedziała, bo to oczywiście będzie na innych osoby tak samo dobrze, podejrzewam, działać, tak, wesprze je to nawet w działaniu i decyzji. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo składam serdeczne życzenia imienną. Dziękuję bardzo, do widzenia. No dobrze. Mamy tutaj taką fajne świadectwo, moi drodzy. I zapraszam oczywiście, bo to właśnie o tym mówiłem, że wielokrotny taki udział właśnie w tych ceremoniach. Być może, że to jest bardzo takie jakby nowe, dla mnie jest bardzo starożytne i bardzo ugruntowane, tak? Musiałbym dosłownie cały program poświęcić, moi drodzy, na to, żeby wam to jakby przybliżyć, wyjaśnić i tak dalej. Jakby tutaj tylko mówię ze sfery takiej, którą takie krótkie, zawsze będziecie mieć, moi drodzy, taką relację z każdej ceremonii, ponieważ dokładnie każdy SMS, każda osoba, która tutaj do mnie napisze, która wpisze intencje, będzie z całą pewnością, bo w krótkim mówię materiale filmowym zobaczycie, że jestem fizycznie z kartkami, które ofiaruję do ognia, fizycznego ognia. Jest to bardzo wielogodzinna często cała ceremonia. Tak jak przypominam tylko, że możecie, moi drodzy, zobaczyć ogromne publiczne ceremonie, na przykład zeszłoroczne, które są na filmach. Wpisujecie moje imię, nazwisko i wszystko macie widoczne. Mówię to tylko dlatego, żebyście wiedzieli, jak to wygląda, moi drodzy, bo zobaczycie w miejscach publicznych, gdzie jest tłum ludzi, które brały udział w takiej ceremonii z wielkim takim, powiedziałbym wręcz nawet fajnym obszarem działania, który byśmy nazwali, nawet ludzie przechodzący dosłownie, bo to w parku miejskim w pewnym mieście w Polsce, bo oczywiście ceremonie w bardzo wielu miastach świata dosłownie odbywały się. Przedwczoraj był telefon z Francji, pani nawet nie wiedziała, że w Paryżu takie ognie czyniłem, czy w innych miastach w ogóle Europy, tak? Więc to się dzieje i dzieje się naprawdę bardzo cudownie, dlatego że ogień jest archetypem miłości, odniesieniem do miłości, globalnej miłości ludzi, rozwesela serca. Już nie chcę nawet przytaczać wielu takich pięknych słów z różnych pism objawionych, które mówią wprost. Żar miłości, ogień miłości cały czas jest porównywany wyłącznie z tym, że ogniem możemy unicestwić wszelki grzech, wszelką nieprawość, wszelkie niegodziwość i wszelkie inne rzeczy w tym dobrym tego słowa znaczeniu, który jest archetypem, odniesieniem. Jeżeli czynimy to dla dobra, dla miłości, dla pokoju, dla urzeczywistnienia, odsunięcia od siebie wszelkich złych projekcji, a odnowienie nowych to jest to właściwa droga. Spojrzę tutaj jeszcze SMS-y. Tak, cały czas spływają SMS-y właśnie z hasłem ogień. Oczywiście dzwońcie, moi drodzy, cały czas, bo jeszcze mamy tych kilkadziesiąt minut ze sobą do spotkania. Jutro, przypominam, spotykamy się od godziny 23 do 2 nocy. Na tym samym kanale, moi drodzy, więc też na was czekam oczywiście. A teraz poproszę, żebyście, moi drodzy, zobaczyli, poproszę wydawcę, żeby pokazać ten film. To poproszę. Wraz z zachodem słońca 29 stycznia 2017 roku zakończyłem ceremonię ognia w intencjach, które wysłaliście do mnie za pośrednictwem stacji EZO-TV. Świadome zamawianie osobistych ceremonii ogniowych przywołuje oczyszczenie karmiczne, uwolnienie energetyczne, usuwanie przeszkód. Jest pomocne w sytuacjach, gdy inne czynności zawiodły. Pomaga w intencji walki z chorobami. Oczyszcza i ociepla relacje w istniejących związkach oraz pomaga zawiązać nowe, trwałe znajomości i więzi. Oczyszczenie w trakcie ceremonii ognia pokazuje nowe horyzonty na polu finansów, pracy, wahań przy podejmowaniu decyzji osobistych i zawodowych, kupna, sprzedaży nieruchomości oraz wszystkich innych zmian będących krokami milowymi w Twoim życiu. Ceremonie ogniowe są bardzo szczególnym,
wymagającym odpowiedniej oprawy wydarzeniem i przeprowadzam je w określonym czasie i w określonych intencjach. Każdy, kto chce uczynić duchowy postęp, docenia wartość ceremonii oczyszczającej. Dzięki nim przywoływane są błogosławieństwa. To znak lub pieczęć, która trwale pozostaje w naszej świadomości. To droga. Droga do świadomego uczestniczenia w czasie przemian, które następują. Cząsteczki przejrzystego światła połączą wyższe poziomy żywiołów ziemi, wody, ognia i powietrza, uwalniając od przyczyn i skutków złego losu, pecha, niedostatku. Każdy, kto chce uczynić duchowy postęp, doceni wartość tych ceremonii oczyszczających. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, jak zauważyliście zapewne, dosłownie lista osób, które proszą o taką właśnie ceremonię, o taki akt spełnienia jest widoczna w każdym filmie, więc macie absolutną pewność tego, że wasze SMS-y, które zresztą cały czas tutaj widzę, spływają i jeszcze proszę o więcej. Dla mnie jest to wielka radość, wielkie, bym powiedział, błogosławieństwo, że mogę Wam służyć i mogę służyć Wam właśnie taką ceremonią ogniową, bo dla samego siebie jestem tutaj tak jakby z wielką radością otwarty do takiego właśnie spełnienia. Z całą pewnością to działa, więc też i daje to taką radość wewnętrzną, zresztą jak wcześniejsze również telefony potwierdzeniem tego za granicę, że nawet odległość jakakolwiek nie ma tutaj żadnego problemu z tym, żeby doświadczyć tego wspaniałego ceremoniału, tak? No i kochani, tak, po tej nadobnej chwili
i skupieniu. Oczywiście zapraszam Was, moi drodzy, zawsze, bo za każdym razem, bo to też ogromnie działa. Ma niesamowity też wpływ. Jak oglądacie nawet taki materiał filmowy, proszę skupcie się, zagłębcie się w ten moment taki nawet specjalny, jakby taki ciszy z pokładem muzycznym, bo to jest też sprawcze i działające. Patrzenie, słuchanie, oglądanie, doświadczanie takich właśnie ceremonii już działa z ogromną siłą. No właśnie widzę, że jesteście cudowni, po prostu płynie SMS za SMS-em. Kochani, dzwońcie też, jestem jeszcze przecież cały czas do Waszej dyspozycji, do pomocy Wam, moi drodzy. Dzwońcie na numer 708-570-220. Piszcie EZO 73212, piszcie pomoc 92594, anonim 7416 i dzwońcie, kochani, za granicę. Czekam na Was. Dzisiaj były wspaniałe telefony właśnie widzów za granicę. Widzę, że jesteście, moi drodzy, polonusi ze mną. Plus 48 22 523 20 32. Nie tylko przypominam, kochani, że właśnie widzę, że to ktoś by powiedział, ach, 10 lat temu robiłeś ceremonię w Paryżu. Czy to zadziałało? Tak, to działa. Ta esencja ognia. Właśnie, bo to są specjalne naczynia, specjalnie przygotowane, całe ceremonie, przygotowanie odpowiednim siły, jądry, mocy, która jest przeze mnie przygotowywana. Tak króciutko Wam powiem, 5 rodzajów ziaren, 5 rodzajów kwiatów, 5 rodzajów, dlatego tak pięknie widać tą piramidę, która jest przygotowana kwiatami i ablacje z ryżu i z ghee masłoklarowanego, które musi być, najczystsze esencje muszą być, czyli najczystsze produkty do dokonania. Czyli krótko mówiąc, jeżeli podaję intencję, wyczytuję tą intencję Waszą, dokonuję określonego przypieczętowania ablacji określonej, tak? I wtedy jest siła sprawcza energii. Księgi podają wprost, na 12 km i 12 tysięcy obszaru kręgu wysokiego, czyli rozchodzi się tak naprawdę właściwie po całej Ziemi. I to nie jest taka żadna tutaj przechwałka. Osoby, które znają siłę mocy Agnihotry, wiedzą o tym, że to właśnie tak działa. Dokładnie rozprzestrzenia energię. Zresztą przestrzeń to energia, która nie zna ograniczeń, tak? Kochani, widzę, że tak. Ogień, ogień, ogień. Przeczytam. Ogień Barbara 52 na zdrowie. Tylko do Pana Zbyszka na wizji. Bardzo dziękuję. Jest Pani na wizji. 15 maja 1952. Ogień Anna anonimowo. Błagam Was, kochani, nie ma możliwości wpisywania na zasadzie anonimowo. Nie ma anonimów, jeżeli chodzi o ogień. Na miłość i na zdrowie. Przyjmuję to, ale to tylko taka moja drobna uwaga. Jeżeli podajecie, kochani, tylko imię, tylko intencje i tylko datę, w tym samym dniu się urodziło 100 tysięcy dzieci. 23 września 63 na zdrowie, pisze Marek. Ogień nie jest tak tolerancyjny jak my. Intencje zawsze w takich ceremoniach muszą być odczytywane literalnie, skierowane do danej osoby. Muszą być fizycznie dokonane. Żeby tak tylko, moi drodzy, usmysłowić, film ma 4 minuty. Ja przy tej ostatniej ceremonii spędziłem 7 godzin nieprzerwanie. Nieprzerwanie. Cały czas czyniąc tę ceremonię dla Was, moi drodzy. Więc z wielkiego szacunku do Was i z wielkiego mojego serca do Was, a też i Waszego dla mnie, musimy czynić taką ceremonię bardzo skrupulatnie. I ogień, imię to Sylwia, 11-12-78 na miłość. Aleksandra, 14-2-54 na zdrowie. Ogień Barbara, 15-5-52 na zdrowie. I ogień Edyta, 3-8-78 na hormony, czyli problem z hormonami. Tak, czekam, moi kochani, tutaj również rzeczywiście na SMS-y, które zresztą przypomniałem. Dalej telefon jest czynny, aktywny, 708-577-7-220, pomalutku.
EZO 73212 o treści pomoc na 92594 i kochani, ten SMS dosłownie czeka na szybko, tutaj wysyłajcie do mnie, bo te minutki nam bardzo szybko umykają. I dzwońcie, kochani, plus 48 22 523 2032 rodziców za granicę. Do studia 708 577 220 i dalej przypominam, żeby również, bo przed przerwą mieliśmy taki telefon dla widzów spoza granic Polski, możecie się zapisać, bo SMS do was, od was nie wyjdzie tutaj, więc możecie się zapisać tutaj dzwoniąc do mnie w tej chwili i zapisać się właśnie na tę ceremonię. Treściwie proszę sobie przygotować, jeśli to jest możliwe, imię, nawet możecie dosłownie kilka osób zgłosić, tak? Kogoś z rodziny, inne osoby. Podajecie hasło ogień, imię, datę urodzenia i intencję. Jedną intencję. Cały okrągły rok, a być może jeszcze do skończenia świata, będę czynić takie ceremonie. To jest kwestia waszych zapotrzebowań, waszej przychylności. Halo, halo? Mam połączenie? Halo, halo? Dobry wieczór, witam serdecznie. Tak, słucham. Tak. 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 Tak, jak najbardziej. Zawsze. Proszę mi tylko przypomnieć datę urodzenia i ja już sobie to wszystko w sobie poukładam. Tak? Cudownie, 2, 11, 13. Dobrze, 13. 13, 4. Tak. Jest dwóch. Dwie dwójeczki. Czy pani się dzisiaj troszkę jakby źle czuje? Słabsza? Mhm. Aha. Zróbmy synchronizację. Proszę położyć lewą rękę na czoło z muszelką, a lewą na brzuchu. I zamkniemy układ, zamkniemy obwód, tak? Mhm. Proszę wspólnie ze mną sobie pooddychać. Przejdźmy najpierw oddechem ognia, czyli wdech ustami, wydech nosem. Dziewięć oddechów zróbmy. Dobrze. Pani Dominiko, teraz proszę zrobić oddech ustami, wdech, wydech ustami. 9 oddechów. Dobrze. O. Nie ma z połączenia. Dobrze. Dłoń mi się totalnie spociła, więc pani Dominiko, zeszła ta z pani chorobowa energia. Jeszcze zrobię tutaj dla pani aplikację na czoło na fantomowym układzie. Dobrze, świetnie. I wzmocnienie splotu słonecznego. Dobrze.
cudownie, pozdrawiam serdecznie. Już mam. Halo, halo. Dobry, dobry wieczór, tak. W czym mogę pomóc? Już mam dane tutaj. Już mam od wydawcy dane. Mam. Ja nie wiem, dlaczego pani do mnie nie przyjedzie. No, proszę, tak, bo coś, co jest fizycznie do zrobienia, to jest podstawa, wie pani. Ja jestem praktykiem, wiesz, wie pani, to jest podejście takie moje. Czasem przy tych zmianach takich kątowych, no po prostu inaczej to nie, samo się nie wyprostuje, bym tak powiedział. Energia nie ma tej takiej ogromnej siły sprawczej. Już tu mam dane. Zofia, mąż Krzysztof. Dokładnie, zaraz wszystko posprawdzam, bo dokładnie tak jest, bo to są sprzężenia zwrotne i to jest generalnie, no nie da się tutaj czasami tego w jednym zabiegu zrobić oczywiście. Już sprawdzę maurycznie, jak to wygląda u pani. No dokładnie, wyczerpanie jest dosyć takie solidne i pojawia mi się oczywiście brzuch, pojawia się limfa też tutaj górna, gardło, głowa. Troszkę się tutaj tak zachwiało. Tutaj rozumiem, że wynika z poprawy relacji, tak? Bo mąż podany i pani, tak? Nie? Dobrze. Już działam na kręgosłupie, bo tutaj dobrze, ja to zrobię jeszcze tak. Proszę przynajmniej jedną rękę, jeśli pani może, położyć dosłownie na kości krzyżowej, tak jakby pani chciała na ręce usiąść, palce, żeby były skierowane do środka, z tyłu pani rękę kładzie na kość ogonową i kość krzyżową. Tak sobie po prostu podłożyć, tak jakby. Okay? Ja pójdę w tym momencie od podstawy, przeciągnę energię od dołu do góry, żeby jej nie sprowadzać w dół, bo wtedy siłą grawitacji ona będzie po prostu cały czas tam siedzieć i blokować, tak? Dobrze, proszę oddychać nosem, wdech nosem, wydech nosem. No te minimum 9 razy, tak? Bez zatrzymania, koniecznie, bo to jest najważniejsze. Jak zatrzymujemy powietrze na określonym obszarze, to też się tam lokalizuje za dużo energii, organizm potem nie może sobie z tym poradzić, tak? Więc właśnie o to chodzi, żeby ten oddech zawsze, taki świadomy oddech, żeby był tak zwanym oddechem takim kołowym, tak? Żeby przechodził od dołu do góry, od góry do dołu i żeby schodził i wchodził, tak? Teraz oddech, jakby myśląc tak samo, w taki sposób troszkę zamedytować, wdychając próbować ciągnąć jakby myślą od dołu do góry, aż do przysadki mózgowej, wydychając oddech, spuszczać go jakby na dół, jak fontannę, jak wodospad, o, to chciałem powiedzieć. Tak, cały czas. To jest oddech ziemi, proszę robić ten oddech ziemi, wtedy pani będzie rozpuszczała tę energię, która się blokuje u podstawy kręgosłupa, i wywołuje też dolegliwości i ból, trzeba ją po prostu wznieść przez kręgosłup, bo tył pleców to przeszłość. Siedzą jakieś dolegliwości z przeszłości. Więc trzeba te dolegliwości podciągnąć do góry, przez cały kręgosłup, wypuścić przez głowę i oddechem wypuścić na dół, żeby odpadło jak
po prostu jak wodospad rozpłynęło się z przodu, czyli w przyszłości. Trochę wyobraźni. Świetnie. I zadanie takie domowe jeszcze dzisiaj, jak później nam się skończy połączenie, to proszę sobie zrobić takich 3 rundki po 9 oddechów, żeby dało 27 przed północą. I nie, cały czas nos, z tą koncentracją właśnie w obszarze kości krzyżowej. Może się Pani po prostu rozluźnić, usiąść teraz. Teraz zrobiliśmy wspólną sesję, dlatego zaproponowałem, żeby Pani użyła jakby swojego ciała jak aplikację, tak? Jak robimy takie układy na przykład, czy z takich technik jak polarity, czy bioenergoterapii, tak? Jest aplikacja miejscowa. Jeżeli pracuję bezpośrednio jakby z osobą, to po prostu proszę, żeby zrobiła ten sam układ, który ja robię. Robimy odbicie lustrzane, robimy wtedy odbicie fantomowe. A jeżeli sama, no to Pani po prostu siada spokojnie, rozluźnia się i wtedy oddech wciągnie Pani z tyłu, proszę pamiętać, z tyłu pleców, bo to przeszłość. Tył pleców to przeszłość. Podciąga Pani od kości krzyżowej w dół, w górę oddech i wydycha z przodu, tak jakby po prostu to wszystko od Pani odpływało. Okay? No właśnie. Więc mamy konkretny już w tej chwili przekaz do działania. Dobrze. Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów w działaniu. Mam tu teraz SMS pomoc, pisze Henia, powracam, proszę o zrobienie ochrony. Czy to dobry czas, abym zmieniła pracę? Już sprawdzam, droga Pani Heniu. 16.04. 68. Już robię rozkład kart. Pozdrowienie ochrony. Dobrze. Sprawdzę to i Pani się takiego dzieje z koła. Oj, za chwilę tutaj układ i czwartej, piątej i z plotu też. No kochani, ten spot słoneczny to on bierze w ogóle górę dosłownie nad wszelkimi dolegliwościami. Czyli ja wnoszę z tego, że przywilej czasów, czyli nerwowość i ten cały taki, no powiedziałbym, natłok materialny, który niestety wszystkich powiedziałbym, dopada, tak, z różnych powodów. No niestety w tej chwili już człowiek tak naprawdę niczego nie ogarnia, bo system jest silniejszy. I wcale się nie dziwię, moi drodzy, bo to wszystkich niestety dosięga. Żyjemy w takiej rzeczywistości, jakiej żyjemy. Dzisiaj już nie biegamy po lesie za niedźwiedziem, więc no, ten układ jest bardzo silny. Oczywiście tu u Pani działam na uzdrowienie. Oczyszczam aurę, oczyszczam czakry i zamknę też określone obwody, żeby Pani miała tutaj szansę na tę ochronę. Jak zapewne moi drodzy już zauważyliście, zakładam ochronę mocą żywiołów, oczyszczam mocą żywiołów, czyli CV, moc, archaniołów, lewów, to tylko przypominam dla osób, które może już jeszcze nie zauważyły tej sugestii, archanioł Gabriel to jest zarządzający ziemią, czyli teraz w tym najsilniejszym obszarze od 21 grudnia, omen, do 21 marca zarządza archanioł Gabriel zwiastujący. Od 21 marca do 21 powiedzmy czerwca zarządza archanioł Rafael energią wody. Cały czas tutaj Pani oczyszczam aurę i wprowadzam właśnie nowy kod fotonowy. I od 21 marca do powiedzmy 21 września
zarządza Archanioł Michał, ten podobnie. I od 21 września do 21 grudnia następny kwartał zarządza Archanioł Uriel, ten powietrze. W każdym tym kwartałów, dlatego o tym mówię, czynię taką właśnie ceremonię na przesileniu. To jest 2,5 dnia przed przesileniem głównym. Jest ten czas najlepszej siły energetycznej, gdzie zmieniają się również hormony. Przypominam, że to są 4 główne hormony. Zmieniają się nasze nawyki, przyzwyczajenia, nawyki żywieniowe i wszystkie inne pozostałe. Więc w tej chwili zresztą dużo zgłoszeń mamy, drodzy moi, dolegliwości brzucha, dolegliwości jelit, to jest ziemia, dolegliwości nerek w okresie wiosny i podobno, dolegliwości serca, dolegliwości ognia, splotu, znowuż lato i jesienią znowuż te wszystkie przeziębienia i aktywność powietrza. Możemy się przed tym ochronić, możemy ćwiczyć, praktykować oddech, wzmacniamy immunologię, wzmacniamy układ neurohormonalny, wzmacniamy cały obszar immunologii. Dobre oddychanie, zdrowe oddychanie to jest przede wszystkim wzmocnienie immunologiczne. Nie trzeba chyba dzisiaj nikogo przekonywać, że to jest łatwe do potwierdzenia, tak? W ciągu doby zużywamy powietrza 10 tysięcy litrów, ogromną cysternę, z czego pozyskujemy niewiele, bo 18% tlenu. Ten tlen jest tym składnikiem powietrza, bez którego nie możemy żyć. Jesteśmy, wiemy doskonale, w 70-80% krzemem, krzemionką i tlenem, bez której nie funkcjonuje ciało. Układ neurohormonalny reguluje i cały czas spływają do mnie SMS-y, kochani. Ogień i ceremonia. Budując świątynię przejrzystego światła, to budujemy właśnie każdy z filarów. Na przesileniu będzie zbudowany dokończony filar. Więc każdego miesiąca, w każdym możliwym okresie, z jednym hasłem, z jedną intencją wysyłajcie SMS właśnie w treści ogień. To zbuduje określony obszar intencji. Zbudujecie sami dokładnie świątynię. Świątynię mocy. Mocy waszego archetypu. Dokładnie będziecie to budować. Tak jak w codziennej praktyce oddechowej, określonymi schronieniami, budujemy taką właśnie energię, taką moc, to wy ją sami zbudujecie właśnie w ten sposób, biorąc czynny, taki właśnie mentalny, czynny udział w takiej ceremonii. To są po prostu fakty. Cudownie. Oczyściłem tutaj u pani, scharmonizowałem. Zrobię dla pani przekaz, dla pani Henia, urodzona 6.4.68, uzdrowienie i ochrona. Proszę przyjąć ode mnie ten przekaz i mocą żywioł zakładam całkowitą ochronę. Jeszcze pani tutaj chciała zobaczyć, czy to jest dobry czas, by zmienić pracę. No nie, niekoniecznie. Zaraz sprawdzę jeszcze, w kartę spojrzę. To w międzyczasie przeczytam, tak? Ogień Renata, 5.3.56 na zdrowie. I finanse. Proszę pisać jedną intencję. Zawsze możecie, kochani, tych SMS-y wysłać kilka. Mówię to dlatego, że jedna intencja powoduje to, że macie, moi drodzy, sprecyzowaną tę swoją odrobnienie. A jak mówię, cały rok służy temu umiarkowaniu. Nie zmieniać na razie pracy. Nie jest to zbyt dobry czas. Spojrzę, czy pozostaje wierny sobie w poczucie własnej wartości. I jeszcze mi się pojawia uczciwość, szczerość, tą drogą będę szła. I wewnętrzny dom, bezpieczeństwo w swoim wnętrzu. Cały czas jest taka sugestia, droga pani. Bezwzględnie musi pani tutaj się przyjąć pewien taki potencjał do siebie. Na razie nie jest to dobry czas.
proszę się kontaktować, być może, że za jakiś krótki okres czasu się pojawi. Z moich przeczuć takich tutaj wewnętrznego widzenia dobry czas będzie po przesileniu, czyli w marcu, w efekcie odsuwania od siebie tej transformacji wodnej, tak? O proszę, i dalej płyną SMS-y, kochani. I Renata, 5.3.56, na tym zakończyłem. Justyna, 8.7.1984, na zdrowie. Milena, 1.1.1993, w intencji finansów. I Danuta, 7.8.49, na zdrowie. Dobrze. Kochani, jeszcze był krótki, już na właściwie, no, chyba z 15 minut zostało. Moi drodzy, dzwońcie, piszcie jeszcze tutaj do mnie. I cały czas przypominam, jutro będziecie czujni o 20 chyba 3, 2, 15, jak sobie coś przypominam. Wszystkie informacje oczywiście są na stronie ezotv.pl, wszystkie informacje, czyli programowe. Możecie nas, kochani, oglądać, gdyby to było jakby niemożliwe z powodów na przykład niemożliwości oglądania tego w programach telewizyjnych, to zawsze każdy jeden program o każdej godzinie przez 24 godziny możecie, kochani, oglądać na ezotv.pl, dosłownie 24 otwieramy i oglądamy. Już mam SMS o treści pomoc, proszę o uwolnienie od karmy lodowej. Syna Sławomira, urodzonego 13.08.1975. Pozdrawiam pana Teodora. Pozdrawiam też serdecznie pani Teodoro. Proszę wysłać SMS również z treścią ogień i właśnie z tą intencją. Już sprawdzę tutaj okoliczności tej karmy lodowej. To jest poważny temat, który oczywiście zajmuje się. To jest oczywiste, już sprawdzę. Ceremonia ognia służy przede wszystkim uwalnianiu od karm rodowych i wszelkich tego typu właśnie doświadczeń. Sięgnąłem w tej chwili do księgi rytuałów, której używam oczywiście, żebyście moi drodzy też wiedzieli, że nie ma spontaniczności w takiej ceremonii, odbywa się według konkretnej instrukcji. Instrukcje, które sięgają właśnie, mówię tak w przenośni instrukcji. Samskary redukują złą karmę, wywierają pomyślny wpływ i uświęcają osobę na ważnych etapach jej życia. Zsyłają błogosławieństwa Pana. Znacząco ważne jest to dla naszej świadomości, że każdy bodziec, który trafia również do nazywanych witti, czyli bodźców przyjemności lub cierpienia, każdy pozostawia stały, trwały ślad. Natomiast wielokrotne powtarzanie samskary Twojego obrazu zostaje w naszej świadomości. Kiedy dokonujemy ceremonii, to usuwamy, my to oczyszczamy z obecnego chaosu tego wieku, służymy tym cennym celom, jaki jest rozwój duchowy i usunięcie wszelkiego rodzaju dolegliwości karmicznych. Więc to będzie absolutnie służyło. Karma jest faktem. Karmy nie trzeba udowadniać. Prawo przyczyny i skutku funkcjonuje przez cały nasz byt, przez całe nasze życie, a również funkcjonuje w obszarze, moi drodzy, czasu obecnego. Czerpanie z przeszłości to jest doświadczanie w przyszłości jak matrycą odbijanie tego samego. Więc eliminowanie jakby w ofierze dosłownie, bo to jest ofiara, czyn ofiarny, usuwanie, a w ten sposób można go według starych obrządków oczyścić, trzeba podarować cierpienie, ból, podarować do ziarna, bo ziarno to jest coś, co kiełkuje w nas, taka właśnie przestrzeń cierpienia i bólu, kiełkuje jak chwast, jak ciemna roślina, zrasta i rozwija się, doprowadzając do choroby, do frustracji, do cierpienia całych rodów. Żeby pozbyć się, odciąć ten kupon karmiczny, to przecież
Nie można tak sobie powiedzieć, dobrze, usunąłem. Nie. Muszę zaprosić tę karmę, jak do kryształu, tak do ziarna. Tym ziarnem jest 5 rodzajów zbóż, które zapraszam do ziarna, dosłownie odpowiednimi rytuałami, zapraszam do ziarna i to ziarno ofiarowuję do ognia. Kochani, że to nie jest piękne? Jest bardzo piękne. I to ziarno zostaje przez ogień zużyte, zjedzone, dosłownie. Bo trudno powiedzieć spalone, bo ogień jest żywą, piękną istotą, która to przyjmie. Ogień jest archetypem absolutnie oczyszczającym. Jeżeli patrzycie w świece i działają wam te świece i uważacie, że świeca, rytuał świecy, rytuał ogniowy działa, to tym bardziej taki wielki ogień. Witam, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam. Proszę bardzo, już na ogień to jest kwestia, nie może być anonimowa. Tak? Mhm. 4 stycznia 1953. Tak? Na zdrowie. Zdrowie. Dobrze. Pani dzwoni z zagranicy? A, no właśnie. To proszę się starać wysłać ten SMS, bo ja kieruję taką sugestię dla widzów z zagranicy, ponieważ oni mają tylko taką możliwość. Ale jeżeli pani już jest na połączeniu, to oczywiście zapisuję. Na zdrowie dla Mieczysława, tak? To znaczy, nie. Ceremonia ogień to jest przede wszystkim, w każdym miesiącu się odbywa taka ceremonia, którą czynię właśnie. I to jest jedna intencja. Można tę intencję wysłać przez w każdym miesiącu chociaż jedną z określonym takim procesem, tak? Proszę bardzo. Halo. No, słucham panią, słucham. Ale ja jestem, to ze mną pani rozmawia. Już zapisałem, bo mówiła pani, że pana Mieczysława. Mieczysławę. Przepraszam. Bardzo dobrze, że pani mnie poprawiła. Mówię, jest uruchomiona SMS-owa usługa na ten ogień. Ja wtedy dostaję pełną listę osób, które mówię, jest intencja taka, może pani to zrobić. No jest pani w tej chwili na wizji, to oczywiście może pani. Proszę jeszcze kogoś podać. Tak. Dobrze. W intencji zdrowia mogę przyjąć tylko pojedyncze intencje. I daty muszę mieć urodzenia. Dobrze. 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 Jeżeli by się udało, to proszę wysłać też tego SMS-a, bo będzie wtedy jakby tutaj powtórzenie po prostu tego tematu. Pozdrawiam serdecznie. Syna Sławomira, uwolnienie od karmy rodowej. Jego remedium 4, 8, 12. Założę ochronę.
pięknie wpływają SMS-y, moi drodzy. Kochani, dosłownie ostatnie minuty dzisiaj jeszcze programu mam. Zapraszam, jeśli możecie, wysyłajcie w miarę szybko SMS-y. Wszystkie zbieram, wszystkie o wszystkim mówię. Jeżeli teraz tylko szybko, teraz jeszcze przekażę. Renata, 15 stycznia 1956, na zdrowie i finanse. Lidia, 16 stycznia 52, finanse. Anna, 15 10 49, zdrowie, małżeństwo. Dobrze. Beata, Andrzej, o zdrowie. Grażyna, na zdrowie. Dobrze. Każdą z takich intencji, to tylko moja taka tutaj, moi drodzy, uwaga jeszcze, żebyście mieli pewność jakby tego, jak to działać. Przypominam cały czas taką ważną rzecz. Najważniejszym jakby tutaj elementem to jest to, żeby usunąć pierwszy ten teraz etap. Przypominam, że zarządza Ziemia. To wszystko, co dotyczy elementu Ziemi. Czyli wzmocnienie, usunięcie, podtrzymanie, bądź też, jak hasło brzmi, Archanioł Gabriel co zrobił? Zwiastował, dał nową wiedzę, nowo narodzenie. Intencje dotyczące też również usunięcia wszelkich problemów, które chcemy się ich absolutnie pozbyć. Każda ceremonia to jest pozbycie się zbędnych takich wewnętrznych doświadczeń, czyli choroby, cierpienia, z intencją na zdrowie, to jest bardzo dobra intencja. Ale jeżeli intencja również będzie tak, taką mam chorobę, wymieniam, usuwam tę intencję. Usuwam, po prostu odcinam korzeń, rzucam ziarno, odcinam korzenie choroby. Dokładnie tak to działa. No to co, kochani, zbliżamy się już do końca dzisiaj programu. Zapraszam, przypominam, jutro 23 do 2.15. No i oczywiście zapraszam do wszelkiego możliwego kontaktu. Życząc Wam oczywiście dobrej nocy, spokojnego snu, dobrego wypoczynku, no i oczywiście radości z tych wszystkich naszych spotkań. Dziękuję serdecznie za spotkanie dzisiejsze. Dobrej nocy jeszcze raz życzę.